Witamy Państwa serdecznie na kolejnej sesji w czasie naszej konferencji. Sesję dzisiejszą poprowadzą Edyta Bogaj-Brauze, nauczycielka języka polskiego, i Magda Nadolska, nauczycielka języka angielskiego. Drugą część sesji poprowadzi Beata Kacprowicz, dyrektorka i nauczycielka. Proszę Państwa, zaczynamy i zapraszamy Państwa na podróż zatytułowaną Prawdy i mity o nauczaniu ucznia zdolnego, czyli co ułatwia, a co utrudnia pracę nauczyciela. Wytyczyłyśmy sobie takie główne cele dzisiejszego spotkania. Pierwszy cel to właśnie zmierzenie się z tym mitem, ponieważ wszyscy powszechnie sądzą, że nauczanie ucznia zdolnego to sprawa łatwa i przyjemna i w zasadzie cóż wy robicie, przecież oni uczą się sami i są doskonali sami w sobie i z urodzenia. I by obalić ten mit, będziemy iść tropem trzech pytań przewodnich. Pierwsze pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć, to kim jest uczeń zdolny? Pytanie drugie, kto jest jego nauczycielem? A pytanie trzecie to chyba clue właśnie naszej prezentacji, czyli co ułatwia, a co utrudnia pracę na zajęciach z uczniem zdolnym. My reprezentujemy taką instytucję z Torunia, specjalnie przedstawiając się powiedziałyśmy tak króciutko o sobie. A teraz troszeczkę bliżej. Reprezentujemy zespół szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gimnazjum i liceum akademickie. I najpierw może przedstawię krótko naszą szkołę w liczbach. Mamy 328 uczniów, z czego 139 uczęszcza do gimnazjum akademickiego. Mamy 165 mieszkańców internatu, w tym tylko 49 osób to gimnazjaliści i w naszej szkole pracuje 65 nauczycieli, w tym 11 wychowawców internatu. Jednocześnie chciałabym powiedzieć, że mity i prawdy, którymi będziemy dzisiaj, tropem których będziemy dzisiaj wędrować, oscylują wokół naszych doświadczeń, wynikają z naszych doświadczeń. Nie chcemy mówić Państwu wiele na temat teorii nauczania zdolnych, bo tutaj myślę, że mamy wielu specjalistów, natomiast nas interesuje bardziej praktyczne podejście. I dlatego w oparciu o nasze doświadczenia jako nauczycielek, w oparciu o badania, którymi zajmujemy się od kilku lat, które prowadzimy w naszej szkole, będziemy starać się te prawdy i mity zgłębiać. Ja tylko chciałabym podkreślić, że w naszej szkole działa internat, dlatego mamy uczniów z całej Polski. Były uczennice z Zakopanego, mieliśmy z Łeby, z regionu, czyli z Tucholi, ale też spod Zamościa, z okolic Szczecina. Także jest to szkoła dedykowana od początku dla uczniów zdolnych z całej Polski. Pokazuję Państwu ten slajd, żeby wyjaśnić specyfikę naszej szkoły i faktycznie losy tak wyglądały. Szkoła pierwszy dzwonek usłyszała 1 września 1998 roku i przez pierwsze lata, pierwszych 5 lat funkcjonowała jako eksperyment pedagogiczny. No i tutaj, jak wiadomo, za eksperymentem stała też oprócz subwencji oświatowej dodatkowa porcja pieniędzy, która umożliwiała wspieranie kształcenia uczniów zdolnych. Szkoła sięga do tradycji, dlatego że nauczanie ucznia zdolnego do Torunia zawędrowało nie przypadkiem. Ono dotarło do naszego miasta razem z profesorami uniwersytetów, szczególnie Uniwersytetu Wileńskiego, którzy od początku, czyli od 1945 roku, kiedy rozpoczęli tworzenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, starali się o uruchomienie takiej szkoły. Są to nasze wileńskie korzenie, czyli sięganie do tradycji takiej szkoły, która funkcjonowała bardzo krótko przy Uniwersytecie Wileńskim, a nosiła nazwę braci Śniadeckich, Jana i Jędrzeja. Jak Państwo widzą, od 1998 roku szkoła zmieniała nazwy. Zmianę nazwy
wymusiły na naszej instytucji bardzo różne okoliczności. Więc tak, start to gimnazjum akademickie. Pierwsze 5 lat jesteśmy eksperymentem. Eksperyment jest oceniony pozytywnie, ale w związku z tym, o czym chciałabym, żeby Państwo pamiętali przez cały czas naszej prezentacji, jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, która ma wyjątkowy organ prowadzący. Organem prowadzącym jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Kiedy startowaliśmy jako eksperyment, polska edukacja to była szkoła podstawowa i liceum. Dlatego nasza nazwa była nazwą autorską. Mogliśmy się nazywać gimnazjum akademickie, prawda? Po czym okazało się, że powoli musimy wchodzić w system. Polskie prawo oświatowe wymogło kolejne zmiany nazw. Dlatego nazywaliśmy się Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum Akademickie, ale doszliśmy do wniosku, że jest to mylące, bo były gimnazja i były częste telefony i prośby o to, aby dookreślić, czy my prowadzimy do matury, czy nie. Zatem szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum i Liceum Akademickie. Już nie było tej niejasności. Ostatecznie któreś z kolegiów rektorskich, łącznie z Radą Programową, która sprawuje taki stały nadzór nad tym, co się dzieje w naszej szkole, są tam przedstawiciele oczywiście środowisk uniwersyteckich, jak też nadzoru, czyli kuratorium, uznała, że szkoła będzie nosić nazwę Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie. I tak się od jakiegoś czasu nazywamy. To jest kłopot, tak? W ekonomii językowej, ja jestem polonistką, wypowiedzenie tylu słów jest męczące. Skrót jest bardzo przyjemny dla ucha, czasami zaskakujący, więc proszę mi wybaczyć, jeśli czasami będę mówiła GILA. Jest to przyjęte u nas. Nagradzamy też w czasie Dnia Nauczyciela i nauczycieli, osoby, które w naszej szkole zasługują na taką nagrodę złotymi gilami. Ale są to ptaki, proszę Państwa, bardzo ładne i marzeniem każdego pracownika szkoły jest otrzymać przynajmniej na rok takiego złotego gila. Więc skojarzmy to ornitologicznie, nie inaczej. Ja nie będę tutaj się rozwodziła nad sukcesami, bo to, o czym Magda powiedziała, tak? A to jest rzecz wiadoma, odsyłam Państwa do różnych źródeł, gdzie nasza szkoła ma swoją, myślę, silną, ugruntowaną pozycję i będziemy się starali, aby to utrzymać. Natomiast moją ulubioną metaforą dotyczącą tego, co się dzisiaj dzieje w naszej szkole, jest ta, którą Państwu podkreśliłam, że jesteśmy taką perłą na rynku edukacyjnym, zarówno w zakresie pionierskich rozwiązań pracy z uczniem zdolnym, jak i też w zakresie zarządzania, tak? Przypominam o tym organie prowadzącym. Staramy się jako grono sprostać wymaganiom szkoły uczącej się. Dlatego też, jak Państwo widzą, tutaj podejmujemy różne działania, szkolimy naszych kolegów, wspólnie się douczamy, dzielimy wiedzą, reflektujemy, żeby użyć tego popularnego, teraz wymaganego wszędzie określenia. I tutaj chciałam Państwu tylko pokazać nasze wnioski z jednej z refleksji. Tak? Metodą Puzli przeprowadziłyśmy z Magdą po zakończeniu szkolenia nauczyciel badacz w Lesznie badanie całej naszej placówki, czyli wszystkich pracowników, również administracji. I wnioski były takie, że szkoła, w której chcemy pracować, tak? Dążymy do takiej szkoły, w swoim fundamencie, w celu głównym ma samorealizację. Ja myślę, że Państwo znają metodę Puzli na stronie PSEO, można znaleźć, tak? Tutaj nie będę o tym mówiła w tym gronie, tylko pokażę, jakie są jakby nasze perspektywy, czyli samorealizacja. Jeśli chodzi o programy nauczania, to ich zróżnicowanie. Tutaj w zasadzie większość z nas pracuje na autorskich programach. I też zarządzanie, i tutaj było wyraźnie powiedziane, że chodzi o tę strukturę otwartą. W fasadzie mamy treści nauczania, metody nauczania, to wszystko naszym marzeniem, aby konsekwentnie doprowadzić do takiego zróżnicowania. A w dachu szkoły chcemy widzieć miłość i intelekt. Po tym spotkaniu dzisiaj do tego dołożę jeszcze szczęście, które od wczoraj gdzieś tam za nami podąża cały czas. Natomiast to, co jest dla Państwa może
zaskakujące, ale myślę, że teraz już nie, a dla nas bardzo ważne, to jest umocowanie szkoły w systemie oświaty. Tak? Szkoła nie ma takiego umocowania w prawie, jest cały czas pionierskim rozwiązaniem i na koniec też podzielę się taką refleksją. Mam nadzieję, że tutaj Państwo będą rzecznikami umocowania pracy z uczniem zdolnym w systemie oświaty. Musimy pamiętać, że zdolności poznawcze w polskim prawie oświatowym zostały zaniedbane. Wspomaga się wyższą subwencją oświatową zdolności artystyczne, zdolności muzyczne, zdolności poznawcze, o które powinniśmy zadbać szczególnie, są jakby zapomniane. Tak? To przez to zapomnienie bardzo proszę rozumieć subwencję oświatową, tak? Bez względu. Wiedzą już Państwo, skąd pochodzimy, czym się zajmujemy, natomiast celem naszej sesji jest nie tylko dzielenie się z Państwem i opowiadanie o tym, cóż to my robimy i kim to my nie jesteśmy, ale chcemy, żeby Państwo razem z nami uczestniczyli w tej podróży i chcemy także nauczyć się pewnych rzeczy od Państwa i dowiedzieć i skorzystać także z Państwa doświadczeń. I w związku z tym taka pierwsza prośba do Państwa. Przechodzimy do tej części meritum, czyli zastanowimy się nad tym, kim jest uczeń zdolny. I moja prośba jest taka. Bardzo proszę w zespołach, nie wiem, dwu, trzyosobowych, czteroosobowych, jak Państwo sobie życzą, proszę w ciągu jednej do półtora minutki zapisać sobie, czy przedyskutować, kim z Państwa doświadczeń, z perspektywy Państwa pracy jest uczeń zdolny. Nie chodzi nam tutaj o teorię, tak, nauczania i teorię zdolności, ale to, co wynika z Państwa praktyki codziennej. Jak Państwo postrzegają tego ucznia? Minutka. Ponieważ czas nie jest naszym sprzymierzeńcem, proszę Państwa, to może przerwę dyskusję. Któż chciałby się podzielić z Państwa swoją definicją czy swoim rozumieniem tego pojęcia? Zachęcamy. Może podam mikrofon. Takie dwie sugestie. Jednostka wyjątkowa, to jako jedno, i wyzwanie dla nauczyciela, to jako drugie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Zachęcam, proszę Państwa. Tak, pomykam. Jest to na pewno uczeń, który w sposób widoczny wyrasta w sferze poznawczej, analitycznej, ponad swoje otoczenie. No i z tego mogą być konsekwencje pozytywne, ale również jest ten cały bagaż, nie chcę nazwać to konsekwencjami negatywnymi, ale nazwijmy to tak zwanymi trudnymi. Dla mnie uczeń zdolny to uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Dobrze, to teraz proszę Państwa pokażemy w oparciu o nasze doświadczenia, ponieważ myśmy również zadawały sobie to pytanie przed przyjazdem do Państwa. I z naszej perspektywy to jest uczeń, który zdobywa przede wszystkim wiedzę i umiejętności opisane w podstawie programowej odpowiednio dla trzeciego i czwartego etapu edukacyjnego, ponieważ jesteśmy typową szkołą publiczną, dla której nie ma miejsca w systemie oświaty. Dalej, proszę Państwa, rozwija także swoje zainteresowania i zdolności przede wszystkim w czasie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych i to dotyczy głównie gimnazjalistów, a w czasie zajęć lekcyjnych także zajęć uniwersyteckich z przedmiotów, których kształcenie prowadzone jest w zakresie rozszerzonym w liceum. Nasi uczniowie, bo wszystko, o czym dzisiaj mówimy, to, jak powiedziałam, w oparciu o nasze doświadczenia, także badania, które prowadzimy, dokonałyśmy także takiej charakterystyki porównawczej uczniów zdolnych
I wszystkie obserwacje nasze jak gdyby oscylują wokół dwóch zagadnień. Pierwsze to nauczyciel w oczach ucznia, a drugie to zaraz zdradzę, system oceniania. Czyli dwa takie aspekty zawsze budzące wiele kontrowersji. I nauczyciel w oczach ucznia, proszę Państwa, ale chyba coś mi przeskoczyło, przepraszam. Mamy wyróżnione tutaj trzy poziomy, tak? Chyba jakiś slajd mi przeskoczył. I pierwszy poziom to stanowią uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum. Poziom drugi to jest poziom klas trzecich gimnazjum oraz pierwszych i drugich liceum, czyli troszeczkę inaczej rozkładają się te poziomy nauczania w stosunku do tradycyjnych stopni, czy jakby tradycyjnych poziomów nauczania w szkole. Poziom trzeci to są licealiści, czyli maturzyści, powiemy. I proszę Państwa, jak postrzegają nasi uczniowie na poszczególnych poziomach nauczyciela? Na poziomie pierwszym, czyli w gimnazjum, klasa pierwsza, druga, nauczyciel to jest jeszcze takie źródło wiedzy, na którym można polegać, on nie popełnia błędów, wiedza jest encyklopedyczna i uczniowie oczekują od nas, że jesteśmy specjalistami we wszystkich dziedzinach. Na poziomie drugim, czyli to jest trzecia gimnazjum i pierwsza i druga liceum, nasza rola już jest troszeczkę inna. Jesteśmy postrzegani jako towarzysze podróży naukowej. Możemy popełniać błędy, ale powinniśmy umieć się do nich przyznać. No i już wspieramy uczniów w rozwijaniu pasji i uzdolnień. Tutaj już jednocześnie zanika ta funkcja dydaktyczna i opiekuńcza przede wszystkim. Opiekuńcza, dydaktyczna nie, ale opiekuńcza, która jest bardzo ważna na poziomie pierwszym. I poziom trzeci, czyli maturzyści. Tutaj nauczyciel już jest pasjonatem przedmiotu, jest partnerem przede wszystkim, który docenia i rozumie różne zainteresowania i nie zmusza do interesowania się tym, co ucznia nie interesuje. Jeśli chodzi o proces oceniania, proszę Państwa, to kim jest uczeń zdolny z perspektywy procesu oceniania? Na tym pierwszym poziomie, czyli te dzieci nasze najmłodsze, pierwsza, druga gimnazjum, dla nich ocena to jest bardzo ważny czynnik motywujący, często uczą się dla ocen. Na poziomie drugim, czyli przełom gimnazjum i liceum, tym co motywuje są jeszcze nadal oceny, ale już coraz częściej uczniowie chcą zdobywać wiedzę i umiejętności, odpowiadać na nurtujące ich pytania i to jest to, co ich stymuluje i motywuje do dalszej pracy. Natomiast na poziomie trzecim, czyli maturzyści, oni już jak gdyby o tych ocenach troszeczkę mniej myślą i tutaj najbardziej zainteresowani są już przygotowaniem do egzaminu, wynikiem egzaminu i tym, w jaki sposób, gdzie kontynuować swoją edukację. Po tej krótkiej charakterystyce ustaliłyśmy sobie także takie główne wyznaczniki, które przyświecają w pracy z uczniem zdolnym. I tak, na tym pierwszym poziomie, to jest przede wszystkim, kiedy dostajemy takich gimnazjalistów w nasze ręce, rozpoznajemy ich zainteresowania i zdolności i staramy się je rozwijać, dając, że tak powiem, szeroki wachlarz możliwości. Na poziomie drugim, czyli trzecia gimnazjum i pierwsza, druga liceum, tutaj już pojawia się ten element indywidualizacji. W najtrudniejszej sytuacji, proszę Państwa, chyba są nasi gimnazjaliści w trzeciej klasie, którzy próbują, zachęcamy ich do tego, żeby próbowali swoich sił we wszystkich możliwych dziedzinach, żeby odnaleźli tę dziedzinę, która jest im najbliższa. I to się troszeczkę wiąże z systemem rekrutacji do naszej szkoły, dlatego że żeby zostać uczniem w liceum, to do niektórych klas, takie najbardziej obleganym profilem to jest klasa biologiczno-chemiczna, no gimnazjalista musi być laureatem co najmniej dwóch konkursów. W związku z tym tutaj dzieci mają też taki stres związany z tymi oczekiwaniami i jednocześnie taką trudność, bo nie wszystkie są w stanie pogodzić się z tym systemem egzaminów zewnętrznych, konkurencji, jeśli chodzi o te konkursy przedmiotowe. No i niestety nie wszyscy gimnazjaliści są w stanie udźwignąć ten ciężar i nie wszyscy zostają licealistami naszymi.
W klasach pierwszych i drugich, proszę Państwa, to jest indywidualizacja po pierwsze przez system klas profilowanych. Także, proszę Państwa, nauczanie, taka specyfika, wprowadzamy matematykę na poziomie rozszerzonym we wszystkich klasach, we wszystkich profilach. Mamy wyróżniony poziom rozszerzony oraz poziom rozszerzenia tak zwanego akademickiego z matematyki. Języki obce, które są nauczane zupełnie w innym systemie międzyoddziałowym i w zasadzie wszyscy nauczani są na poziomach rozszerzonych. I część, proszę Państwa, tak jak gdyby ta indywidualizacja przejawia się także uczestnictwem w zajęciach uniwersyteckich, które mają różnoraki charakter. Są to zajęcia, które uczniowie mogą sobie wybrać, ale są to też zajęcia dedykowane uczniom. Także szeroko pojęta indywidualizacja tutaj. I na ostatnim poziomie nauczania, czyli maturzyści, to już jest analiza oferty edukacyjnej, wspieranie w wyborach kierunków kształcenia, no i stwarzanie jak najlepszych warunków do przygotowania się do matury. Co łączy, proszę Państwa, naszych uczniów zdolnych? Na pewno duży potencjał intelektualny. Uzdolnienia, głównie matematyczne, bo matematyka to u nas hegemon. Dobry poziom znajomości języków obcych, bardzo szerokie zainteresowania, chęć uczenia się. Nasi uczniowie lubią czytać pasjami, są dociekliwi, mają bardzo dużą wrażliwość. Nie są niestety odporni na krytykę, nawet tę konstruktywną, ale mają poczucie humoru. I tutaj dla Państwa króciutki cytat z naszego tomiku absolwenckiego, a taki dyskusja w czasie sprawdzianu. Magda Państwu opowiedziała o charakterystyce ucznia zdolnego w naszej szkole. Ja natomiast kilka słów, dosłownie kilka słów powiem o nauczycielu. Jeśli stawiamy pytanie, kto jest nauczycielem ucznia zdolnego w naszej szkole, to przede wszystkim Państwo nas widzą, prawda? Ale też oczywiście to grono podałyśmy w liczbach. Warto dodać, że szkoła to nie tylko uczniowie, nauczyciele, tak jak napisałam, ale wychowawcy klas, wychowawcy w internacie. Mamy świetną pomoc w osobach pedagoga, psychologa. W naszej szkole to konieczność. Ja wiem, że nie wszyscy mają taki komfort, ale u nas bez pomocy pedagoga, psychologa, przy tak rozbudzonym intelekcie, a czasami dysharmonii emocjonalnej, jest to niezbędna rzecz w pracy. Oczywiście też pracownicy administracji i obsługi. Szkoła jest mała, znamy się po imieniu i bezwzględnie rodzice. Zaryzykowałyśmy i napisałyśmy, że można naszą szkołę nazwać szkołą uczącą się. Cały czas się uczymy, proszę Państwa, choćby funkcjonowania w systemie oświaty, omijania barier i walki o to, żeby uczeń zdolny w systemie kształcenia w Polsce miał swoje miejsce. To jest rzecz taka fundamentalna. Magda mówiła tutaj o tym kształceniu akademickim, więc do tej grupy należałoby jeszcze dołączyć pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Oni przychodzą do nas na lekcje, prowadzą zajęcia w szkole, jak również od trzeciej klasy gimnazjum nasi uczniowie mają prawo zgłaszać się na zajęcia uniwersyteckie. Bardzo często dołączają do grup, czyli rozwijają swoje pasje i zainteresowania już na poziomie akademickim. Naprawdę duża grupa uczniów ma zaliczone zajęcia uniwersyteckie w liceum w trzeciej klasie. Niektórzy myślą o tym, aby skrócić cykl kształcenia uniwersyteckiego, bo mają już zdane egzaminy nawet. Ale też są zajęcia dedykowane naszym uczniom, prowadzone przez pracowników uniwersytetu, więc uczniowie wtedy grupą podążają do sal uniwersyteckich i tam odbywają te zajęcia. Tak wygląda specyfika pracy w naszej szkole. Mam za sobą, tak myślę, odpowiedź na pytanie, kto jest uczniem w naszej szkole, uczniem zdolnym, kto jest jego nauczycielem. To, co dla nas najważniejsze i to, co było jakby pomysłem, który zainspirował nas w ogóle do tego, żeby tutaj przed Państwem wystąpić, mimo że jest to ogromnie stresujące, mogą Państwo sobie wyobrazić, jak bardzo. Było to główne pytanie, czyli co ułatwia, a co utrudnia pracę z uczniem zdolnym? I to jest takie pytanie, które może sobie postawić każdy nauczyciel w szkole, w polskiej szkole,
bo mamy świadomość, że uczniowie zdolni są wszędzie. Natomiast my mamy jakby ten komfort, albo może odwagę, już sama nie wiem, jak to nazwać, żeby powiedzieć o tym, co jest plusem, a co jest minusem tej pracy z uczniem zdolnym, żeby Państwu pokazać i też ułatwić taką pracę w innym środowisku, niekoniecznie w tym wielkim basenie, do którego można porównać Gila, chociaż nie wiem, czy jest wielki, no ale dość wielki, myślę, że takie wymiary sportowego ma. I tam ci nasi uczniowie pływają swobodnie, tak jak ryby, tak? Zdolni są wśród zdolnych, nie są rodzynkami, nie są, nie wiem, samotnikami na bezludnej wyspie. Mamy różne tutaj określenia wzmacniające to, żeby nasza szkoła istniała. Więc teraz stawiamy pytanie główne. To pytanie główne wymyśliłyśmy z Magdą. Postawimy, wykorzystując to, co Państwo na pewno znają, czyli pole siłowe. Stąd, no, widzą Państwo, wyświetla się dla porządku definicja. My ją trochę tutaj musimy przeredagować, bo niestety czas nam ucieka, koleżanka czeka. Wiemy, jak wygląda, tak? Szukamy plusów, szukamy minusów, patrzymy na te siły przeciwstawne. I teraz, jeśli wrócimy do tego pytania naszego głównego, trzeciego, które zawarłyśmy też w temacie wystąpienia, to jesteśmy w tym, co najważniejsze. Czyli pytamy, co ułatwia pracę z uczniem zdolnym z jednej strony, a z drugiej strony, co utrudnia pracę z uczniem zdolnym. I teraz tak, my bardzo chętnie Państwu za chwilę wszystko pokażemy, ale kilka minut temu wypisywali Państwo cechy ucznia zdolnego. Proszę do nich wrócić i patrząc na te cechy, albo na inne, które jeszcze chcieliby Państwo dołączyć, proszę o jednej rzeczy pomyśleć, o jednym czynniku, który Państwu by w tej sytuacji takiego spotkania z uczniem zdolnym ułatwił z nim pracę, a z drugiej strony jeden czynnik, który pracę by utrudnił. Tak? To myślę, że 2-3 minutki na taką refleksję własną, żebyśmy my później mogły pokazać, co wyszło w naszych, z naszych obserwacji, z naszych badań. Rozdamy też Państwu ten wziątek, czyli prezent, żeby Państwo widzieli, jaką metodą my pracowałyśmy i jak te dane w naszej szkole żeśmy wyciągnęli. Ja zachęcam teraz po prostu do chwili rozmowy i do takiego ustalenia konkretu. Tak, chodzi nam o konkret. Co pomaga? Czego możemy zazdrościć tym, którzy na swojej drodze zdolnego spotkają? Ale też co utrudnia, co mnie osobiście może przerazić, kiedy ja spotkam takiego ucznia zdolnego, czego mogę się bać, co mnie może stresować, tak? Jakie wymagania przede mną jako nauczycielem stawia uczeń zdolny. I jeszcze proszę Państwa do tego pytania, co utrudnia pracę z uczniem zdolnym, poprosimy także, jeżeli nasuną się Państwu jakieś wnioski, w sensie co zrobić praktycznie, to bardzo prosimy także o wskazówki, jak rozwiązać tę trudność, jak pokonać tę trudność. Ja myślę, że jakieś 5 minut, tak? Czy nawet nie, krócej. Dobrze, to 4 minuty. Thank you.
To mamy taką propozycję, żeby Państwo mogli się wypowiedzieć. Gdzieś tutaj w połowie zrobimy sobie przerwę, czy podzielimy grupę i zaczniemy od trudności, czyli Państwo po tej stronie do Pani, czy do tej wolnej przestrzeni, może wcześniej tam kawałeczek, podadzą, jakie trudności może spotkać, jakie trudności czekają nauczyciela, a później będziemy wzmacniać się pozytywnie, co dobrego może nas spotkać, tak co ułatwia taką pracę z uczniem zdolnym. Bardzo proszę. Oczywiście nie zmuszamy, ale chcielibyśmy tutaj usłyszeć Państwa zdania, a później pokażemy, jak to wygląda z naszej strony. Tutaj zapisałam w tej chwili jedno słowo, że brak własnych kompetencji do stwarzania pola działania dla tego dziecka, bo jeżeli ja będę ograniczona w pewnych dziedzinach, bo nauczyciel nie musi być na tyle zdolny we wszystkim, to też nie będę dobrym takim trenerem, nie będę dobrym mistrzem, żeby pracować z tym dzieckiem, więc tutaj trzeba zastanowić się nad własną osobą, czy jestem gotowa, bo nie każdy może być, czyli własne kompetencje albo ich przede wszystkim braku takich własnych kompetencji do pracy w ogóle z uczniem zdolnych, no to też na przykład mogę porównać do zajęć z muzyki, tak? Jeżeli ja potrafię grać na instrumencie, a mówię o edukacji na przykład przedszkolnej, to jakby bardziej zrozumiem dziecko uzdolnione, jeżeli odkryje w zakresie muzyki. Tak, a jeżeli ja się nie pasjonuję muzyką, tylko wykonuję no, daną dziedzinę z innych powodów, no to nie będę dobrym, tak myślę, tak, to pierwsze, co mi się nasunęło. Byłam na zajęciach pana Szurka, tu ze mną było kilka innych osób, dlatego jakby się już w myśleniu zatrzymałam, bo stwierdziliśmy, że każdy może być zdolny. Jeżeli... Nie mówimy o trudnościach, tylko poszukamy trudności. Nierównomierny rozwój społeczny, emocjonalny. Poszliśmy w innym kierunku na skutek tego wstępu, że właśnie co ułatwia to poczucie własnej wartości nauczyciela. Tak. A, o trudnościach tylko? Tak, jasne. A, to przepraszam. No to właśnie tutaj takie wewnętrzne obawy moje własne jako nauczyciela, czy ja rzeczywiście dam radę, czyli to, co już tutaj... Ja zawężę do systemu dydaktycznego, do lekcji. Czas. Ja pracuję w szkole mniej uprzywilejowanej niż wasza, to znaczy mam dzieci zdolne, ale nie tylko. I to jest największy problem, że praca z uczniem zdolnym w takiej normalnej szkole jak moja powoduje, że albo dostosowujemy się do tego dziecka i inne nie nadążają, albo dostosowujemy się do dzieci mniej zdolnych, wtedy zdolne okazują, niestety są nieprzyjemne, ostentacyjnie okazują znudzenie. Myślę, że takim czynnikiem utrudniającym pracę z uczniem zdolnym może być konieczność indywidualizowania przez nauczycieli pracy z tym uczniem. Ja powiem trochę od innej strony jako rodzic. Też nie tylko jako nauczyciel, ale jako rodzic. Jaki ja miałam problem z moim uczniem zdolnym. Kompletnie nie był nauczony pracy, bo on nigdy nic nie musiał. Zawsze wszystko było super, zawsze był genialny i to był największy problem, żeby jego nauczyć po prostu pracy. Ja, pani w naszej szkole miała swoje miejsce jako rodzic. Dobrze, proszę Państwa, nie demonizujmy tego ucznia zdolnego. Mamy plusy pracy, czyli co ułatwia nam pracę z uczniem zdolnym? Pracę z uczniem zdolnym na pewno ułatwia jego potencjał. Drugie, co sobie wpisałyśmy, to postawa rodziców. Chociaż po chwili zastanowienia oni pojawią się i po stronie, że ułatwiają i utrudniają w pewnych momentach. Automotywacja. Tu jeszcze mamy możliwości intelektualne przede wszystkim, prawda? I mówiliśmy jeszcze o kreatywności nauczyciela. Na przykład to ułatwia, że jak nauczyciel jest kreatywny i umie znaleźć się w zmianie, to znaczy nadąża za tą zmianą. I pasja nauczyciela. Podzieliliśmy się.
tempo pracy, które jest związane z tym rozwojem intelektualnym i może mieć też taką funkcję stymulującą dla reszty grupy. Myślę, że uczeń zdolny mobilizuje nauczyciela do poszerzania swojej wiedzy, do podnoszenia kwalifikacji. My chciałyśmy dodać jeszcze taki aspekt związany z uczniem zdolnym, mianowicie własne poszukiwania, własne inicjatywy, które też wpływają na pracę nauczyciela i szkoły w ogóle. Myślę, że to, co już się pojawiło, pasja nauczyciela, jeśli nauczyciel jest zainteresowany tym, co robi, lubi to, co robi, to jest kluczowe, jeżeli chodzi o pracę z uczniem zdolnym. I taka odwaga, prawda? Bardzo Państwu dziękuję. Każde działanie dobrze wykonane, Państwo super swoje zadanie wykonali, postanowiłyśmy nagradzać życiem szkoły. I tutaj mamy kolejną nagrodę. Mogą sobie Państwo przeczytać żarcik z lekcji. One się pojawiają w naszych tomikach absolwenckich. Ale myślę, że w okolicznościach, w których jesteśmy, bardziej bliska jest nam myśl naszego ojca jezuity, nauczyciela religii. I ta myśl jest nie najnowszą myślą, ale towarzyszy naszej szkole już chyba od 6 czy 7 lat. Jak Państwo widzą, on powiedział, że najgorsze są grzechy myśli. Grzech jest, przyjemności nie ma. Prawda? Także coś w tym myślę, że jest. Teraz, proszę Państwa, pokażemy szybciutko i tak króciutko, co wyszło z naszych badań. To są takie wykresy, nad którymi niestety nie mamy w tej chwili czasu się pochylić. Natomiast nasze wszystkie, to co Państwo powiedzieli i to co nam się nasunęło, można zebrać w takie 4 kategorie, czyli dokonać takiej kategoryzacji. Wszystkie czynniki można podzielić, utrudniające i ułatwiające pracę z uczniem zdolnym, można podzielić na organizację procesu nauczania i wychowania, sylwetkę ucznia i nauczyciela, realizację procesu nauczania i wychowania oraz atmosferę w szkole. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o organizację procesu nauczania i wychowania, to definitywnie tym, co ułatwia pracę z uczniem zdolnym, jest w ogóle istnienie takiej szkoły. I tak jak powiedziała Edyta, uczeń zdolny uczy się wśród zdolnych, czyli sobie podobnych, i w końcu przestaje mieć problemy właśnie te społeczne z adaptacją, z nawiązywaniem kontaktów, bo wszyscy są mu podobni i wszyscy borykają się z tymi samymi problemami. Mogą Państwo tu popatrzeć jeszcze na inne czynniki. My je uszeregowałyśmy w kolejności tutaj wystąpień, ale Magda podała ten najważniejszy. Taką zasadę przyjęłyśmy, tak? Więc chwilę slajd będziemy wyświetlać. A to, co utrudnia proces nauczania i wychowania w pracy z uczniem zdolnym, to w naszym wypadku bezwzględnie jest brak umocowania szkoły w systemie oświaty. Tutaj z Państwa perspektywy, bo Pan o tym mówił, byłoby brak umocowania takiej sylwetki ucznia zdolnego poznawczo, tak? Bo my mówimy konkretnie o zdolnościach poznawczych. Wiem, tu nie będziemy mówić o teoriach zdolności, ale do tego można byłoby dodać ten ważny czynnik. Następny, proszę Państwa, obszar to sylwetka ucznia i nauczyciela. I tym, co nam ułatwia, zdecydowanie jest duży potencjał intelektualny i wybitne zdolności kierunkowe naszych uczniów, ale także wysokie kompetencje nauczycieli. To takie 2 najważniejsze czynniki. Natomiast czynnikiem utrudniającym są te zainteresowania uczniów. Oni przychodzą z bardzo szerokimi zainteresowaniami. Czasami nie są w stanie ich sprecyzować, skupić się na wybranym kierunku. Tutaj są różne czynniki. Tym czynnikiem może być taka chęć ambicji i bycia dobrym ze wszystkiego. To się przekłada tak najprościej w praktyce szkolnej na to, że chcę mieć 6 ze wszystkiego, a nie wybrać i oddać się tej pasji. To jest największe zagrożenie, takie utrudnienie w tej pracy z uczniem z domu. Następny obszar to realizacja procesu nauczania i wychowania. I tu, proszę Państwa, tym, co nam ułatwia zdecydowanie pracę, to jest szybka i trafna diagnoza zdolności i zainteresowań przedmiotowych, której dokonujemy w szkole. Indywidualizacja pracy w oparciu o wyniki diagnozy. Powszechnie stosowane aktywizujące metody i formy pracy na zajęciach. Także to, o czym mówiłam, nauczanie matematyki na poziomie rozszerzonym we wszystkich klasach języków obcych, na poziomach zaawansowania wyższych
i w grupach międzyoddziałowych, a także wsparcie również koleżanek i kolegów. Natomiast czynnikiem utrudniającym jest praca w systemie kształcenia określonego dla typowego gimnazjum i typowego liceum. Ja pracuję w szkole od 2000 roku, więc miałam okazję pracować w tej fazie eksperymentu. Udawało się robić dokładnie to samo, ale bez tego balastu, tak, realizacji różnych zadań, które nakłada ten wymóg prawa, kiedy jesteśmy zespołem szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gimnazjum akademickie i liceum akademickie. Ostatni obszar, proszę Państwa, to atmosfera w szkole i tym, co nam zdecydowanie ułatwia pracę, to to, że działamy wspólnie, to znaczy nauczyciele, uczniowie i rodzice. Są między nami przyjazne relacje. Szkoła jest otwarta, jest tolerancyjna, otwarta na dialog i to, co nas chyba najbardziej cieszy, to jest to, że uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, proszę Państwa, i to pojawia się we wszystkich badaniach, które prowadzimy. Wysokie bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa. Natomiast czynnikiem utrudniającym pracę z uczniem zdolnym są wysokie wymagania. I te wysokie wymagania pojawiają się wszędzie. Tak jak Państwu tutaj napisałyśmy, są to oczekiwania nauczycieli wobec uczniów. Tak? Jesteś zdolny, musisz, tak, osiągnąć sukces, być najlepszy. Ale też zbyt wysokie oczekiwania uczniów i rodziców wobec nauczycieli i szkoły. Jesteś w szkole dla zdolnych, tak? No to musisz tutaj też osiągnąć ten sukces. I już na zakończenie, proszę Państwa, trzy fotki z życia naszej szkoły. Tak wyglądamy, kiedy przychodzimy do szkoły, to jest wejście do naszego budynku i gimnazjaliści w klasie pierwszej, kiedy przychodzą do szkoły i zaczynają naukę. To jest zdjęcie z Dnia Sportu z zeszłego roku, także nie tylko się uczymy, ale także dobrze się bawimy i rozwijamy. To było, co to było? Już nie pamiętam, jaki to był taniec, nie pamiętam. A tu, proszę Państwa, już kończymy. Także teraz to są nasi maturzyści. I my też, proszę Państwa, kończymy. Chciałabym tylko Państwu podziękować za to, że Państwo przyszli na tę sesję, że problem kształcenia dziecka zdolnego jest bliski tak wielu osobom. Chciałabym też powiedzieć, że uczeń zdolny musi, bez wątpienia musi znaleźć miejsce w systemie polskiej oświaty. Myślę, że nasza szkoła walczy i pokazuje, że ta walka ma sens i że praca z uczniem zdolnym w systemie takim, jaki my proponujemy, mogłaby się przerodzić w różne rozwiązania takie systemowe. Oczekujemy tych rozwiązań systemowych tak samo jak Państwo. I ostatnio rektor naszego uniwersytetu powiedział, że nikogo nie stać na tracenie talentów. Zatem Polski też nie stać na tracenie talentów. Inwestycja w zdolnych jest najlepszą inwestycją, jaką państwo polskie mogłoby poczynić. Bardzo Państwu dziękujemy. Tutaj jest dla Państwa prezent. Może Magda opowie, jak wygląda prezent, jak Państwo mogą w praktyce skorzystać w swojej szkole czy w swojej pracy z tego, co my przygotowałyśmy. To jest po prostu, proszę Państwa, ankieta, czyli jedno z narzędzi, które wykorzystałyśmy przygotowując materiały na dzisiejszą m.in. konferencję, aczkolwiek badania nasze i obserwacje. To jest u Edyty 14 lat, u mnie 10 lat pracy w tej szkole. Od 4 lat zajmujemy się ewaluacją. Także takie narzędzie badawcze przekazujemy w Państwa ręce jako przykład tego, co zrobiłyśmy przed dzisiejszą sesją. Dziękujemy bardzo. Przejścia, zmiany slajdów, trochę zmiany
tutaj tak widokowej. Teraz będziecie Państwo patrzyli na mnie i słuchali, mam nadzieję, z uwagą przez 45 minut. Ale zanim przejdę do konkretów, mam takie pytanie i chyba trochę, żeby się odświeżyć i żeby nie zasnąć, poproszę z Państwa o podniesienie ręki tych z Państwa, którzy są dyrektorami. Czy to placówki przedszkolnej, czy szkoły, tak może wyżej, to się od razu zrobi nam lepiej, obudzimy się. Czyli rozumiem, że rzeczywiście wiem i mam do kogo mówić. Dziękuję bardzo za to, że przyszliście jeszcze. Oprócz tego, że interesujecie się uczniem zdolnym, to również właśnie zarządzaniem szkołą. I zanim kolejne konkrety, bo tak sobie podzieliłam tą dzisiejszą prezentację, to oczywiście trochę historii i trochę też osadzenia i informacji o mnie i o szkole, którą zarządzam. Przygody z zarządzaniem szkołą, czy jak inaczej można powiedzieć dyrektorowanie, zaczęłam 15 lat temu. W tym roku mija taka rocznica i właściwie dyrektoruję cały czas w tej samej szkole. W tej szkole uczyłam, zostałam dyrektorem. Jest to szkoła w Malborku, czyli bardzo daleko od Zakopanego, 681 km od Kasprowego hotelu, w którym tutaj jesteśmy. Blisko, po drodze mijałyśmy Toruń i Malbork, mam nadzieję, że jest Państwu znany wszystkim, zapraszam przy okazji. Tak mnie też zobowiązał burmistrz, że mnie puści na tą konferencję, jak powiem o Malborku, ale nie będę oczywiście tylko o Malborku. W każdym razie szkoła jest to szkoła podstawowa numer 3. Szkoła mieści się w dzielnicy domków jednorodzinnych, starych, po niemieckich, ale również coraz więcej przybywa nam nowych mieszkańców, również w takiej strukturze jednorodzinnym. Szkoła zawsze była szkołą rodzinną. Aktualnie mamy 330 uczniów z oddziałami przedszkolnymi. I trzeba powiedzieć, że to była szkoła, której od zawsze coś się działo, no bo z racji też tego, że umieszczona była, czy jest w takiej dzielnicy, gdzie sąsiedzi się znali, nie są anonimowi. Natomiast kiedy zostałam dyrektorem tej szkoły, to zadałam sobie pytanie, oczywiście co dalej, bo stanęliśmy przed takim problemem, czy jesteśmy w stanie jeszcze dłużej być tą szkołą. Były zagrożenia związane z tym, że rodzice przenosili dzieci do innych szkół i związane to było przede wszystkim z tym, że byliśmy w bardzo starych budynkach i w dwóch budynkach. Ktoś, kto przejeżdża, nie wiem, do Sztumu na przykład, to zachęcam do tego, żeby zobaczyć. Są osoby, które wiedzą i znają tą naszą starą szkołę. Od półtora roku jesteśmy w całkiem nowo wybudowanym budynku. No ale jeszcze trochę tej historii. No i kiedy zostałam dyrektorem, to był ten czas, kiedy weszła, jak pamiętacie, reforma oświaty, czyli szkoły podstawowe, gimnazja. I pytanie, co dalej, jakie zmiany powinniśmy rozpocząć, jak powinniśmy się do tego zabrać, żeby jednak zatrzymać uczniów, żeby jednak, nie wiem, no pewnie i udowodnić środowisku, że wcale nie jesteśmy najgorsi, że to tylko baza, a ludzie, którzy pracują, są chętni i pełni zapału do pracy, do zmian właśnie. I stąd takie właśnie wejście do programu, czy rozeznanie się najpierw w tym, co było, do wejścia do programu SUS, czyli Szkoła Ucząca Się. I bardzo myślę, fajnie wplata się ta moja prezentacja i to, o czym chcę Państwu powiedzieć, w to, o czym jest mowa na naszej konferencji.
dlatego że mowa jest cały czas o tej szkole uczącej się, o społeczności uczącej. Również przedwczoraj była mowa o tym, jak szkoła reaguje na środowisko, jak to środowisko, czy się uczy, czy szkoła się uczy, w jaki sposób współpracuje, czy szkoła w ogóle poznaje, czy zna potrzeby tego środowiska lokalnego. No i myślę też, że ta społeczność ucząca się. I proszę Państwa, dzięki temu, że ja powiem tak, że ja jestem osobą taką ciągle poszukującą i zmieniającą i pewnie na początku swojej tej drogi bardzo intuicyjnie podeszłam do wprowadzenia zmian. Współcześnie i pewnie dlatego też dzielę się z tym z Państwem obecnie z taką pełną świadomością mówię i zarządzam zmianą, ale do tego potrzeba było, jak widzicie Państwo, bardzo dużo czasu musiało upłynąć i to nie znaczy, że szkoła, w której obecnie jestem cały czas dyrektorem, że już osiągnęliśmy cel i właściwie już nie ma co robić i co dalej, tak? Nie. Tak nie jest, ciągłe wyzwania, ciągłe zmiany, ale też zarządzanie tymi zmianami. I jest to szkoła publiczna, to nie jest szkoła, do której chodzą tylko uczniowie zdolni. To jest środowisko również też bardzo zróżnicowane. Od zeszłego roku wprawdzie nie mamy, ale przez cały czas mieliśmy również dzieci z domów dziecka. Więc to też jest takie zmierzenie się z trudnościami. I myślę, że to, co udało nam się do tego momentu, do którego dzisiaj doszliśmy, z pełną świadomością mogę powiedzieć, że szkoła jest zarządzana demokratycznie. I teraz po kolei, jak do tego doszło, albo inaczej, jak to jest dzisiaj współcześnie, to było trochę historii. I zanim, a to już się nawet pojawiło, ale chciałam, miało to być tak, że miało najpierw pytanie wjechać, czym jest demokratyczne zarządzanie szkołą i z mojej perspektywy, z naszej perspektywy szkolnej wypisałam takie oto elementy, które będę w kolejnej części rozszerzała i dopowiadała, o co mi chodzi. Te elementy tak najbardziej może charakteryzują to, co się dzieje i to, jak się zarządza w naszej szkole zmianą. Właśnie delegowanie uprawnień, właśnie zespoły zadaniowe, wspólny wybór celów, dodatkowo włączanie w działalność szkoły środowiska lokalnego i myślę, że nie jest to dla Państwa nic odkrywczego. Tak sobie wyobrażam, że właściwie no, powtarza to, co robimy, czy to, co się dzieje w mniejszym lub większym stopniu. Ale to wbrew pozorom nie do końca tak jest, bo ja też się cały czas, czy my borykamy w szkole i też jakby zmieniła się też moja perspektywa z tego, że na początku tej drogi mówiłam o tej szkole, w której jestem, moja szkoła, a w tej chwili mówię nasza szkoła. Mówiłam moi nauczyciele, w tej chwili mówię nasi nauczyciele, nasi rodzice, nasi uczniowie. To też zmienia takie widzenie i takie postrzeganie naszej szkoły i tego środowiska. I teraz myślę, czas na to, żeby przejść do szczegółów. Przepraszam, ale będę zerkała na zegarek, żeby w miarę równo to wszystko Państwu zaprezentować. I delegowanie uprawnień. Pierwszy ten element, który wypisaliśmy, no bo też muszę Państwu powiedzieć, że nie sama robiłam tą prezentację. Robiłam z nauczycielami, może nie ze wszystkimi, ale rzeczywiście dzieliłam się, więc dlatego też tak to mówię. Więcej niż jeden lider. To fakt. Dyrektor ma być tym przywódcą, ma być tym liderem i ja wiem, że ja stoję na czele. Natomiast to jest też tak, że wśród nauczycieli jest ich, są też liderzy, którzy bardzo mocno pomagają w tym, żeby właśnie określać wspólne cele i żeby te działania, które sobie, czy plany,
które sobie założyliśmy, żeby je realizować. Ci liderzy są, najczęściej są to liderzy zespołów zadaniowych, zespołów wychowawców, czy zespołów związanych z realizacją jakiegoś projektu i ja wspomagam się tymi liderami, ich opiniami. Oni mają za zadanie z kolei, że tak powiem, zejść niżej i rozmawiać ze swoimi kolegami, koleżankami w pokoju, gdzieś w klasie. I ta informacja zwrotna cały czas, tak? Jak to widzą nauczyciele, jak to widzą, jak to widzi dyrektor, jak to widzą rodzice, bo przecież to też o co chodzi. Jeśli właśnie są liderzy, to najczęściej, bo tak jak powiedziałam, są to autorzy różnych projektów, zapewne też takich macie. I wówczas ci nauczyciele, ci liderzy, jeśli mają swoje pomysły, są autorami, to oni są bardzo wtedy odpowiedzialni za to, co zaproponowali, bo oni się czują tymi, którzy są autorami, tak? Więc to jest takie ich. To też buduje taką odpowiedzialność w tych nauczycielach. Wspólne ustalanie szkolnego prawa. No wiadomo, że oprócz tego, że mamy prawo, które jest narzucone z góry, ja mówię o takim wewnętrznym szkolnym prawie, że musimy to stosować, natomiast wszelkiego rodzaju regulaminy, karty pracy, czy jakieś sprawozdania, czy wzory sprawozdań, to ustalamy, rzeczywiście to jest wypracowywane w zespołach, ustalamy wspólnie. W zależności od tego, co w danym momencie jest nam potrzebne, w jaki sposób i jak będziemy się nad tym pochylali, zastanawiali. Powoływanie kolejnych podmiotów w szkole czy przy szkole, które mają ułatwiać i pomagać i wspierać pracę nauczycieli, pracę dyrektora i o tych podmiotach będzie w dalszej jeszcze części tej prezentacji. Natomiast rzeczywiście nie trzeba się bać tego. Jeśli jasno są określone zasady każdego z tych podmiotów, a takim podmiotem na przykład jest powołana rada szkoły w naszej szkole, no bo rada pedagogiczna jakby musi być, wiadomo. Rada rodziców wynika z rozporządzenia, kiedyś mogła, teraz musi być. A rada szkoły już niekoniecznie, prawda? Może, ale nie musi. No i idąc tym tropem czy tą drogą, postanowiliśmy powołać taką radę szkoły i oni... Jest to trzech nauczycieli, trzech rodziców, jest to szkoła podstawowa, nie ma uczniów w tej radzie i oni bardzo dobrze znają swoje kompetencje, są wybierani w wyborach demokratycznych przez całą społeczność rodziców, jeśli chodzi o przedstawicieli rodziców, również nauczyciele. Są już trzecią kadencję. Rada Szkoły w naszej szkole jest trzecią kadencję i ja bardzo wspieram się również. To jest, zobaczcie Państwo, to jest kolejny podmiot czy kolejny jakiś zasób ludzi i ich pomysłów, na których opieram się. I ja bardzo mocno się wspieram, ja nawet wręcz im mówię, że macie ogromne kompetencje, że jakbyście tak chcieli i będzie coś z mojej strony nie tak, to proszę, macie nawet możliwość, że tak powiem, usunąć mnie. Oni to wiedzą. Oczywiście, no jeszcze jestem, za chwilę będzie konkurs, zobaczymy. No jakby nie myślę o tym, że to też procentuje w tym, że współpracujemy. Oni właśnie są autorami, rada szkoły jest autorem regulaminu przyznawania nagród, takich mamy specjalne nagrody dla uczniów zdolnych. Oni są autorami, też siadają i z wniosków od nauczycieli, wychowawców wybierają tych najlepszych uczniów do stypendium burmistrza. Ułatwia to bardzo później tłumaczenie, że to wiecie, nie ja jednoosobowo, nie nauczyciele, tylko organ, który jest, podmiot, który jest powołany przez nas wszystkich. To są nasi przedstawiciele. Zespoły zadaniowe w naszej szkole są od czasów programu w SUS-ie, pracy w SUS-ie. Szkoła ucząca się 15 lat temu, dzisiaj to jest SUS-ok, ewoluuje to też ten program. Natomiast styl pracy i wyboru
głównych celów, które sobie wybieramy, rzeczywiście bardzo dobrze i dokładnie widać to w pracy zespołów zadaniowych. I powiem tak, że na początku było to bardzo trudne, to znaczy inaczej, może tak. Na początku nie było takie trudne, bo było nieznane. Później było trudne, jak było znane, że to trochę pracy potrzeba i czasu, ale później, czy teraz, jest to zupełnie takie naturalne, że rzeczywiście ja tutaj postanowiłam Państwu pokazać i powiedzieć o tym, jak to się dzieje w takim cyklicznie w roku szkolnym. A mianowicie zbieramy się, jak wygląda taka praca i do czego jest, i nawet jako taką prezent, suwenir z tej sesji przygotowałam Państwu bardzo taki konkretny materiał wypracowany przez jeden z zespołów zadaniowych. Czym on się zajmuje, jak wygląda sprawozdanie, co z danymi później robimy, w jaki sposób je wykorzystujemy. I dzieje się to tak, że mamy radę pedagogiczną w sierpniu i jest to rada pedagogiczna, która jest wyjątkowa, bo wyjeżdżamy na 2 dni. I ta rada jest połączona z tą radą, która ma rozdzielić pewne zadania z podsumowaniem. Czyli najpierw podsumowujemy to, co się działo w roku szkolnym i nie robimy tego na koniec czerwca ani na początku lipca, ponieważ stwierdziliśmy, że wszyscy jesteśmy bardzo przemęczeni, że robimy to bardzo skrótowo, spieszymy się. Wiecie, jak to ze świadectwami, tutaj uroczystości, tu jeszcze jakieś konkursy i tak dalej. A rok szkolny kończy się 31 sierpnia, więc w ostatnim tygodniu ferii od kilku lat postanowiliśmy wspólnie, że robimy całe sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, wszystkie sprawozdania. Nauczyciel robimy właśnie na tej Radzie Pedagogicznej, że to jest przygotowane. Nauczyciele mają czas i spokój na to, żeby zebrać się w zespołach zadaniowych. My z moją zastępczynią mamy czas na to, żeby dobrze przygotować i opracować to, co się zadziało. I jest już taki świeży materiał, że nie trzeba znowu cofać się o te 2 miesiące sprzed wakacji, co się zadziało, co wyszło, nad czym trzeba się znowu pochylić, do tego, żeby zaplanować kolejny rok szkolny i żeby znowu określić sobie, aha, to wyszły nam tak badania, to musimy pochylić się nad wynikami, tak, na przykład w klasach czwartych. Wyszło nam, że mamy otwarcie szkoły nowej i będzie stołówka, więc musimy do tej pory zupełnie dla naszych dzieci i dla nas sytuacja nowa, więc trzeba się pochylić nad tym, jak z tej stołówki korzystać, w sensie nawet właśnie jak się posługiwać sztućcami, w jaki sposób zasady korzystania z tego miejsca, bo nasze dzieci po prostu tego nie znały. A poza tym zauważyliśmy również, i to media nagłośniły, że no, samo odżywianie dzieci, tak, jak wyglądają nasze dzieci, że trzeba się nad tym pochylić i to był jakiś kolejny impuls do tego, żeby rozpocząć tą pracę. I zaczyna się właśnie, tutaj już powiedziałam, burza mózgów, która ma przypomnieć i spojrzeć na to, co się dzieje w szkole, to, co się dzieje z uczniami, biorąc pod uwagę również ten materiał badawczy, który jest, te nasze sprawozdania, te nasze liczby, cyfry. Pomysły na to, czym się zajmiemy w kolejnym roku, co chcemy zrobić. Wypisujemy to sobie na planszach i tych celów, tych takich pomysłów na początek bardzo ogólnych jest dużo, powiedziałabym. I naszym zadaniem oczywiście kolejnym jest wybranie 3-4 najważniejszych. I to nie jest tak, że narzuca nam ministerstwo czy kurator, że mamy takie priorytety. Bardzo często my się, można powiedzieć, wpasowujemy czy wpisujemy w te priorytety, ale to są właśnie nasze wewnętrzne, wybrane przez nas demokratycznie główne cele szkoły. Ewaluacja wewnętrzna. W taki sposób to robimy. No i głosujemy. Tam, gdzie najwięcej jest tych przyklejonych sklerotek, wybieramy te 3 cele. Musi to być oczywiście cel związany z procesem uczenia. Może to być właśnie cel związany
powinien z wychowaniem, ale też może być to cel, który, bo w tym roku akurat wpisaliśmy sobie i pracujemy jako jeden z głównych celów wykorzystanie, aktywizowanie seniorów. Dlatego, że zauważyliśmy, że coraz więcej dziadków, babć w dobrym i fajnym wieku, z ogromnym doświadczeniem są warci wykorzystania. Więc to tak to się dzieje. I co się dzieje dalej już po tej Radzie Pedagogicznej? Mamy taki rys, wiemy zespołami, jakie cele. Zaczynamy oczywiście określać również, którzy nauczyciele chcą w którym zespole pracować. I powiem tak, na początku, kiedy zaczynaliśmy pracę zespołową, to ja wyznaczałam, tak? Mówiłam, że oczywiście to były rozmowy w kuluarach, to były rozmowy takie towarzyskie, że może wy się razem nad tym pochylicie, a może wy. Później i wybierany był lider. Wybierałam ja tego lidera. No słuchaj, jesteś, Irena, taka dosyć konkretna, wiesz czego chcesz, więc warto, żebyś to pociągnęła. Na dzisiaj sami nauczyciele określają się, do którego zespołu, czym się zajmą, do którego zespołu zapiszą się, czym się zajmą, no i wybierają spośród siebie też lidera, czyli tego, który będzie ich zbierał, określają zasady działania w zespole i patrzę, że tutaj strzałek nie ma, czyli nie wszystko wychodzi, ale nie. I ten zespół zaczyna pracę zespołową, roboczą, plan działania, jakie są kierunki rozwoju, jakie są kryteria sukcesu, co chcemy osiągnąć tam gdzieś na końcu, wskaźniki, w jaki sposób będziemy dochodzili do tego, jak zmierzymy ten stan początkowy, w jaki sposób, jakimi narzędziami, czy to będzie ankieta, czy to będzie wywiad, kto będzie za jakie działanie odpowiedzialny, kto ma monitorować, w jaki sposób, oczywiście dyrektor jest też nad tym wszystkim i rozpisywane to jest, przekazywane na Radzie Pedagogicznej, już jeżeli w takiej formie, zapoznajemy się wszyscy i wówczas dyrektor przedstawia, czyli ja przedstawiam to Radzie Rodziców. Na Radzie Rodziców zaraz w pierwszym tygodniu września, kiedy to mówimy o całej organizacji. No i na tej Radzie Rodziców nic innego, tylko jest poddawane pod dyskusję, a może dołożymy jeszcze jakiś inny temat, a może zrobimy to inaczej. Także rodzice też jako włączeni są w to nasze działanie. I co tutaj jest ważne, o czym dyrektor powinien pamiętać? Że praca zespołów nauczycieli nie może być osamotniona, że dyrektor powinien być taką osobą, która wspomaga, która być może potrzeba, żeby na jakiś czas była też członkiem tego zespołu, po to, żeby to się nie rozmyło, ale też po to, żeby ludzie wiedzieli, że mogą zawsze liczyć w tym momencie na wsparcie, tak? Muszą mieć przy tym czas i ten czas jest też przez nas określony, ponieważ na poniedziałki mamy krótsze. Poniedziałki od też przynajmniej 6 lat szybciej kończą się lekcje, nie robimy zajęć żadnych i wszystkie poniedziałki są zarezerwowane na to, żeby zespoły miały czas na spotkanie, żeby były rady pedagogiczne, żeby można było przegadać, nie wiem, w zespołach czy o jakichś problemach. I można powiedzieć tak, w tym momencie wiemy już na cały rok, że nie wolno, nie wiem, umówić sobie fryzjera albo lekarza na poniedziałek, bo jest to już zarezerwowane popołudnie. Włączanie w działalność szkoły innych podmiotów, o których tutaj mówiłam, i to nam wychodzi właśnie w trakcie planowania tych działań, ale to tak, to są nasze takie zaplanowane działania, które już zostały. Jakby idziemy dalej, to są już podmioty, które w naszej szkole są, funkcjonują, wspierają nas, pomagają. I tak jak już mówiłam, powołanie Rady Szkoły, ale chciałabym się nad tym drugim podmiotem zatrzymać, powołanie Stowarzyszenia Nasz Wielbark,
też myślę dosyć taka ciekawa sytuacja, ponieważ pewnie macie też rodziców aktywnych i za chwilę ci rodzice odchodzą, bo ich dzieci już kończą szkołę. Więc pomyśleliśmy, że właściwie szkoda tych ludzi, to są mieszkańcy tej dzielnicy, to jest właśnie to środowisko, że warto by ich wykorzystać do tego, żeby podziałali dalej na rzecz właśnie szkoły, ale też tego środowiska. I są to rzeczywiście członkami stowarzyszenia i są byli rodzice byłych naszych uczniów, czyli obecnych absolwentów. Jest to organizacja pożytku publicznego zarejestrowana, dzięki temu też 1% właśnie, dzięki temu uświadamiamy, że można jak najbardziej wykorzystać, nie zmarnować tego 1%. Zapisy, jakie dotyczą naszego stowarzyszenia, one bardzo mocno są przy szkole, współpracują i przeplatają się właśnie z naszą wizją, z naszą misją, z naszymi działaniami. To, że organizujemy, to też myślę, Państwo też nic nowego, organizujecie wspólne imprezy środowiskowe. Ja powiem więcej, że właśnie to stowarzyszenie pomogło ubiegać się o środki, a szkoła o te środki nie mogłaby się ubiegać. To jakby udało nam się kolejnym takim działaniem ubieganie się o dodatkowych środków na rzecz szkoły i o to, żeby wspólnie coś robić i tak jesteśmy postrzegani. I tak nasze to stowarzyszenie wspólnie napisało projekt. Skoro są to właśnie byli rodzice, no to są też i seniorzy. Właśnie ten projekt o seniorach to napisaliśmy ze stowarzyszeniem, tak? Do tego dołączyli rodzice i w ten sposób, no właśnie, szkoła działa na rzecz środowiska, dlatego że na przykład stowarzyszenie pozyskało pieniądze na sztuczne boisko w dzielnicy, nie przy szkole, ale wspólnymi siłami udało się, dlatego że zorganizowało stowarzyszenie zbiórkę, taką ogromną akcję charytatywną, zbiórkę na chore dziecko z naszej dzielnicy, ale zaangażowało całe miasto, czyli taka była potrzeba. I myślę, że to takie bardzo znamienne i ważne, że szkoła może i powinna odpowiadać na potrzeby środowiska lokalnego. I to, co mnie najbardziej, powiem Państwu, wzrusza, czy wzruszyło któregoś dnia, moim marzeniem zawsze było to, żeby szkoła była takim miejscem kulturalno-edukacyjnym czy edukacyjno-kulturalnym. I w tej chwili, kiedy mamy nową szkołę, jest to miejsce, nawet powiedziałabym edukacyjno-kulturalno i sportowe, gdzie w szkoła nie kończy się lekcjami, nie zamykamy szkoły z ostatnim dzwonkiem, tylko z tej szkoły korzystają harcerze i nie są to harcerze z naszej szkoły, ale są to młodzi ludzie, których nie miał kto przygarnąć. I pracownia komputerowa jest właśnie dla seniorów otwarta i uczą tych seniorów młodzi ludzie z liceum zaprzyjaźnionego. Przychodzą w każdy czwartek, właśnie w tym naszym programie o seniorach, przychodzą w każdy czwartek uczniowie z liceum i uczą seniorów z dzielnicy, jak pracować i jak działać i zakładać pocztę mailową na komputerze, pracować w Wordzie i tak dalej. Muszę Państwu powiedzieć właśnie, i jeszcze jest koło dyskusyjne, które prowadzi jeden z nauczycieli i koło filmowe, które jest wspólnie rodzice i dziadkowie i dzieci i to wszystko się dzieje po południu. Więc takie ogromne moje wzruszenie, kiedy widziałam, że ciemno, że w szkole się palą światła i że ta szkoła jest rzeczywiście wykorzystana jako centrum edukacyjno-kulturowe dzielnicy. Transparentność zarządzania to dostęp do dokumentacji i z jednej strony wiemy o tym, bo jesteśmy zobligowani, żeby rodzice, chociażby uczniowie znali statut, czy byli zapoznani, że znali kryteria oceniania, że to musi być wszystko jawne, ale też myślę, że mogą korzystać właśnie z naszych komputerów i internetu w szkolnej czytelni.
Myślę, że też to, co wcześniej mówiłam, tworzenie dokumentów przez te społeczności, przez liderów, przez nauczycieli, również, patrzę jak tu jestem z czasem, jeszcze chwilę, w tym prezencie też mam dla Państwa ankietę ewaluacyjną. Ja poddaję się też ewaluacji i moja wicedyrektor, ponieważ to nie jest też tak, że my jesteśmy zawsze nieomylni i to, co mamy jakieś pomysły, to te pomysły realizowane są bez przeszkód. I jest właśnie ta ankieta, taka propozycja ankiety, możecie ją Państwo wykorzystać. To też wymaga pewnej odwagi, której myślę, że mi nie brakuje, ale trzeba się liczyć, że mogą się zdarzyć takie opinie również, i to jest to zagrożenie, o którym na końcu, że mogą się zdarzyć również opinie, które niekoniecznie nasze działania są akceptowalne, tak? przez rodziców, przez nauczycieli. Taki pomysł kolejny, nagrody przyznawane dyrektora, przyznawane przez liderów albo zespół nauczycieli, kolejny rok. Tak sobie pomyślałyśmy z koleżanką, że właściwie dlaczego tylko właśnie, to jest to delegowanie uprawnień, dlaczego tylko ja mam myśleć i ty, że i wiedzieć komu jaką nagrodę, czy w ogóle dać. Zostało to puszczone do pokoju nauczycielskiego, scedowałyśmy to na liderów, którzy rozmawiali z nauczycielami, dyskutowali i z informacją zwrotną, spotkanie zespołowe, komu, dlaczego, w jakiej formie, w jaki sposób i dlaczego warto temu, dlaczego ten, bo mogę ja nie wiedzieć wszystkiego, no niby powinnam, tak, jako dyrektor, ale bywa różnie, jak wiecie. No i powiem tak, otwarte drzwi gabinetu dyrektora, ja nie siedzę, staram się rzadko. Wiem też, że są takie, przynajmniej Jan Potworowski, jeśli go znacie, jest taką osobą, która mówi, że dyrektor nie powinien w ogóle siedzieć za biurkiem i wykonywać... Słucham? Nawet nie mieć gabinetu. W starej szkole miałyśmy gabinet z koleżanką wspólny z wicedyrektorką. Teraz mam gabinet, on jest niewielki, ale rzeczywiście drzwi do tego gabinetu są stale otwarte. Ja ciągle krążę po tej szkole i w sytuacjach, kiedy no, trzeba niestety wypełnić jakąś ankietę, kwestionariusz albo porozmawiać z rodzicem, no to wtedy zamykam. Zamykam się, natomiast na pewno nie jest tak do końca tylko mój gabinet. To jest gabinet, jeśli jest taka potrzeba, że trzeba zaaranżować jakieś spotkanie, to bardzo proszę, nie ma problemu. Wiecie, to też pomaga później w przełożeniu na nauczycieli, że klasy, którymi nauczyciele opiekują się, to nie są tylko ich indywidualne, tak? Że no dzisiaj masz ty tą klasę, jutro ja i tak dalej, a często tak jest, że to są takie moje, nie dotykaj, nie wpuszczę, bo ja się boję, że ktoś coś zrobi. No czujmy się odpowiedzialni. Więc ten gabinet jest rzeczywiście otwarty i bardzo często jak przychodzą, bardzo często tak, jak przychodzą interesanci, ale nie związani ze szkołą i wchodzą do gabinetu, ja najczęściej wstaję, żeby oczywiście, wiecie, tam z jakimiś pomocami i tak dalej, wychodząc, żegnają się i zamykają tak bardzo odruchowo drzwi. Ja mówię, proszę mnie nie zamykać, bo ja chyba mam klaustrofobię. Wolę jednak, jak te drzwi są otwarte. Ja wiem, co się dzieje w szkole, w sekretariacie, uczniowie, którzy krążą ciągle mamy jakiś taki, no chyba jak na dworcu. A być może jest to przyzwyczajenie ze starej szkoły, gdzie rzeczywiście przez ten gabinet nasz przechodziło masę ludzi. Nie chcę być samotna, może tak. Może jest mi po prostu lepiej, kiedy dyskutuję na różne tematy, problemy, właśnie przedyskutowuję z nauczycielami czy z pracownikami, bo tak przecież też tak jest. I co tutaj? Styl dyrektorowania, taka bardzo niewidoczna. No może nie ja, nie znalazłam innej postaci, ale takiej właśnie postaci bardzo symbolicznej. Na koniec taki slajd o stylu dyrektorowania i cechach. I powiem tak, że ja te cechy zebrałam też od nauczycieli i rodziców, co uważają, jakie cechy uważają właśnie w tym u dyrektora, które mają przełożenie na to demokratyczne zarządzanie szkołą. No i
Ja się zgadzam z tym oczywiście, to nie jest tak, że tylko otwartość i szczerość. Bardzo ważne, prawda? Budujemy w ten sposób też takie zaufanie. Nie bójmy się właśnie dzielić tym, co wiemy, dzielić się swoją wiedzą. Nie bójmy się mówić nauczycielom, nie wiem, wysyłać ich właśnie na szkolenia, ale mówić ich, jakie są przepisy, co powinni wiedzieć, jak się powinni tym zająć. Poczucie humoru. No, bardzo ważne, ale przede wszystkim też umiejętność śmiania się z samej siebie. W różnych sytuacjach oczywiście, które tego wymagają, w jakichś sytuacjach luźniejszych, gdzieś, gdzie spotykamy się, przecież nauczyciele mamy takie możliwości uroczystości, zakończenia roku. Być z tymi nauczycielami, jesteśmy częścią i tam wtedy się potrafimy śmiać z tego. To też buduje taką więź właśnie, taką i przyjazną może, nie ze wszystkimi, ale buduje, jesteśmy postrzegani, jesteśmy w ten sposób bardziej wiarygodni. Empatia, no to jakby naturalne, wynika już też znowu z tego naszego stanowiska. Umiejętność wysłuchania, doradzenia, pomocy, pochylenia się. Pewnie podobnie jak ja macie doświadczenie, że nie tylko uczniowie, rodzice, ale też nauczyciele, pracownicy, którzy mają różne problemy, jeśli wiedzą i czują i wiedzą, że mogą liczyć na dyrektora, w tych sytuacjach również kryzysowych ich, to lepiej też współpracuje się. Gust, styl i wygląd, to myślę, może z racji tego, że jestem kobietą, tak to sobie tutaj napisałam. Mieć swój styl, tak? O gustach się nie dyskutuje, ale mieć swój styl, być tym dyrektorem no, charakterystycznym, który też w jakiś sposób przekłada się to też na radę, na uczniów, na całą placówkę. Umiejętność rozwiązywania konfliktów, czasami bardzo trudnych i pochłaniających ogromną ilość czasu. To rzeczywiście, ale warte dyskusje, warte rozmowy i warto, żeby wyjaśniać, jeśli pojawi się taki konflikt, a pojawiają się, to jak najbardziej szczerze, bo to z tym się łączy. Odpowiedzialność, którą nie jest tylko cedowana na nauczycieli i w związku z tym, że jak deleguję, to oni są odpowiedzialni w sytuacjach też kryzysowych i też tego, że ja jestem odpowiedzialna za szkołę, za nauczycieli, za pracowników, za uczniów, mówię w takim, może nie po kolei tak jak do końca, ale tak to umiejętność przyjmowania krytyki to właśnie ta ankieta, to właśnie to, że na Radzie Pedagogicznej, na spotkaniach naszych nauczyciele dyskutują odważnie ze mną czy z nami, że nie boją się i nie są to ciche rady. Wymaga to też ode mnie, od dyrektora, wymaga to też takiej umiejętności właśnie przyjmowania, przyznania się. No i też takiej ciągłego doskonalenia, tak, że aha, no to rzeczywiście nie doczytałam, nie wiem, nie zapoznałam się, macie rację, masz rację, no ja nie mam patentu na mądrość i z tym się dzielę. Pasja i pewnie dlatego te 15 lat i kolejny konkurs i to, że jeszcze nazywam to przygodą. Że to mi się podoba i że chcę coś może takie altruistyczne, ale określenie, że chce mi się, musi być pasjonat, dyrektor musi być pasjonatem tego, co robi, bo też jakby dalej to oddziaływuje. No i dobry gospodarz, czyli umiejętnie zarządza tym, co ma, tymi zasobami, aby nie było jakichś takich sytuacji niefajnych, takich właśnie związanych z kontrolą RIO i tym. I to też jest bardzo cenione przez środowisko. Ja podaję tutaj swój mail. Jeśli Państwo chcieliby zadać mi jeszcze pytania, czy dowiedzieć się, tak jak powiedziałam, nie doszłam do tego od razu. To są lata praktyki, kursów, szkoleń, przemyśleń, rozmów, dyskusji i na tym
No, dziękuję Państwu za uwagę. Tak spokojnie, jak nie, moje, jak nie nasi nauczyciele, za spokojnie. Dziękujemy prowadzącym, ale zapraszamy tutaj na środek, bo była komunikacja jednostronna. A teraz myślę, że postawimy panie, posadzimy Panie w trójce takiej, w ogniu komunikacji dwustronnej, pytań. To są materiały. Na pewno będą jakieś rzeczy do wyjaśnienia. Proszę sobie tutaj dalej, Pani proszę. Tak, ja nie wnikam, że jakieś coś zachowywać. Sprawozdań i przykłady ankiet, które nauczyciele przygotowali. Jeszcze to, tak? Proszę Państwa, jeszcze w międzyczasie taką informację od organizatorów przypomnę. Dzisiaj o godzinie 16:45 w World Cafe prosilibyśmy o skorzystanie z krótkiej przerwy i od razu przejście do sali Zakopanej i odnalezienie swojej grupy, czyli 16:15 i World Cafe. I do godziny 16 trwa głosowanie na sesję BIS. I Państwo są proszeni o głosowanie. Dziękuję. Refleksje, możliwość jest teraz jeszcze, nie trzeba pisać mailowo, kontaktować się indywidualnie, bo też może u innych osób pewna wątpliwość by się nie pojawiła, to mamy zawsze większą wartość, bo też cudze refleksje, bądź przyjaciół naszych, tak, będą nas wzbogacały przy tym wyjaśnianiu. Małgorzata Nowak, kiedy analizowałam pokazywane przez Was te czynniki utrudniające i ułatwiające pracę, to poczułam, powiem tak, pewne rozczarowanie, bo zakładałam, może za wysoko, że taka szkoła, taka perła, i tu się zgadzam, mnie się podoba to określenie, myślę, że tak jest, ale że tam coś innego usłyszę, w sensie tego, co utrudnia i co ułatwia. Bo skoro taki eksperyment, skoro śmietanka ze śmietanki, mówię o uczniach, skoro zespół profesjonalistów, to gdzieś tam mi się z tyłu głowy takie było oczekiwanie, że usłyszę tutaj coś, co może kupię i przeniosę na grunt nieco szerszy. Natomiast ja się zgadzam ze wszystkim, co Panie pokazywałyście, bo formuła na ty jest. Natomiast pojawiło się we mnie takie na przykład pytanie jedno, żeby nie przedłużać. Od zawsze marzyło mi się w mojej szkole, którą już nie kieruję od półtora roku, zlikwidowanie systemu lekcyjno-klasowego. Ale w placówce, która miała 800 uczniów i uczyła do 5-6 wieczorem, gimnazjum, podstawówka i po prostu trudno, to było z bardzo różnych powodów, ale to było jedno z moich marzeń niezrealizowanych. I tak sobie myślę, kurczę, eksperymentalna placówka, wszyscy wiemy, że ten system nas ogranicza. Znaczy wszyscy, którzy gdzieś tam poszukują i szukają. Mamy sprawdzone wzory, niekoniecznie u nas pewnie jeszcze, ale są. Więc dlaczego nie rozwalacie tego systemu? Póki co chyba to nie jest możliwe. Powiem tak. Cieszę się, że tutaj mogę być, że mogę mówić, że jestem z Gila, bo chyba jeszcze do gwiazdki nie wiedzieliśmy w ogóle, czy będziemy. Dlatego, że rektor podjął decyzję, iż nie będzie już jakby regulował tej różnicy między subwencją oświatową a kosztami, które ponosi z tytułu funkcjonowania szkoły. W zasadzie wydawało się, że decyzja jest przesądzona. Pomysł był taki, że ma być szkołą niepubliczną. Tak? Miało dojść do prywatyzacji. To w zasadzie łamało ideę
z którą szkoła powstawała, tak? Bo tak jak mówiłam, my jesteśmy szkołą otwartą, szkołą dla uczniów z całej Polski. Jest ten internat. Mogłybyśmy wrócić do tego slajdu dotyczącego liczebności. W gimnazjum uczniów spoza Torunia jest mniej. To jest naturalne, bo rodzice boją się wypuszczać 13-latków poza dom. W liceum jest ich bardzo dużo. Wyciągamy uczniów ze środowisk bardzo trudnych. Czasami jest to nominacja nauczyciela, który pisze do dyrektora, że ma bardzo zdolnego ucznia gdzieś tam pod Zamościem, w bardzo małej miejscowości, w wiejskiej szkole i chciałby go tu przysłać, ale ile to będzie kosztowało. Jest system stypendiów, więc myślę, że teraz wychodzimy z tego szoku, że jesteśmy i że będziemy szkołą publiczną w takim kształcie wyjścia do wszystkich. I niezwykle trudno było tutaj mówić. Natomiast no my też nie jesteśmy cudotwórcami, prawda? Eksperyment się skończył dawno temu, ja go z sentymentem wspominam. Ja chętnie bym tutaj powiedziała o tym, jak inaczej się pracowało wtedy, kiedy byliśmy eksperymentem. To są trzy pierwsze lata mojej pracy, kiedy ja jako startowałam jako nauczyciel po studiach doktoranckich i po prostu moja głowa to była taką głową pełną pomysłów i ten eksperyment dawał takie możliwości, a później, tak jak to Państwo widzieli w nazwach, system oświaty nakładał na nas kolejne karby, bo nie przyjęcie ich powodowałoby, że nas nie ma, tak? My musieliśmy po prostu wejść w system. Eksperyment się zakończył, oceniono go pozytywnie, zamknięto pieniądze. Tak, pojawiły się kolejne prawne aspekty, które szkoła musiała regulować i teraz po prostu jesteśmy szkołą taką w systemie oświaty pozornie, bo cały czas organ prowadzący wyprowadza nas jakby poza ten system oświaty. No właśnie chciałam o tym powiedzieć, że myślimy o tym i jesteśmy na takiej drodze, że na razie eksperymentujemy troszeczkę, znaczy może nie eksperymentujemy, bo języki obce to taki przedmiot, gdzie naturalnie nauczamy międzywydziałowo. Także matematyka, która jest, jak już powiedziałam, hegemonem, ona również już od trzeciej klasy gimnazjum jest prowadzona w grupach międzywydziałowych. I w tej chwili o tym myślimy i przymierzamy się do tego, ale na razie naszym priorytetem było w ogóle istnienie i zdobycie pieniędzy na to. Chodziło dokładnie chyba o kwotę 70 tysięcy złotych, której miesięcznie brakowało na utrzymanie. I zostały po prostu obcięte wszystkie możliwe, że tak powiem, dodatkowe źródła finansowania i tutaj wszystkie możliwe zajęcia dodatkowe. Także naprawdę zostaliśmy pozbawieni wielu takich fajnych form i w tej chwili pracujemy w ramach godzin z karty po prostu. I robimy dużo, bardzo dużo, ale no, musieliśmy z finansami wszystkie nasze koszty, wydatki, wszystko musiało zostać obcięte. Także mamy nadzieję, że teraz nasza sytuacja się zmieni. Dostaliśmy się trochę pod wpływ marszałka naszego województwa, któremu dzięki i chwała za to, że dostrzegł nas, że jesteśmy, że warto w nas zainwestować. I mamy nadzieję, że przynajmniej najbliższych 7 lat, to będzie lata, powiedzmy, może nie tłuste, ale trochę bardziej tłuste niż, mniej chude, może tak powiem. Natomiast cały czas, jeżeli nie zostaniemy umocowani w systemie i nie będzie zapisu o istnieniu takiego typu szkół, to niestety nie ma źródeł finansowania, tak? Nie ma dodatkowych pieniędzy na dodatkowe zajęcia, tak jak jest to w szkołach artystycznych, w szkołach sportowych. Dlatego kiedy pierwszego dnia wieczorem dr Grzegorz Mazurkiewicz mówił o tym, że w Polsce bardzo dobrze uczymy specjalistów, pracowników, natomiast oni później gdzieś tam w tych firmach giną na podrzędnych stanowiskach, to ja sobie pomyślałam o naszych uczniach, tak? Tak naprawdę myślę, że zadaniem naszej szkoły jest kształcenie liderów tej kadry kierowniczej. I ja naprawdę się nie boję, kiedy przychodzi do mnie uczeń, to się zdarza co jakiś czas, niedawno też miałam taką sytuację i mówi do mnie tak, wie pani, w sytuacji, w której jest nasz kraj, to nie pozostaje nic innego, jak być premierem. Ja wtedy widzę, tak, że jest to właśnie ta dobra droga.
tak żeby Państwu jeszcze naświetlić sytuację i jakby no, całe zaskoczenie, które mogło na mnie spaść, był to uczeń pierwszej klasy gimnazjum, nie trzeciej liceum. On mówi o tym, tak, że tak widzi sytuację w naszym kraju. Ale gdybyśmy w ten sposób popatrzyli na kształcenie zdolnych, nie tylko w naszej szkole, ale w ogóle w Polsce, i przeforsowali wprowadzenie zwiększenia subwencji oświatowej, bo my tu już mówimy konkretami, prawda, którą by Państwo dostawali na takiego ucznia zdolnego i my byśmy dostawali, to można byłoby zmieniać to polskie społeczeństwo. Tak, prosty przykład, że jesteśmy w stanie wychować odważnych i takich, którzy potrafią zawalczyć na świecie. To nie wiem, czy Państwo wiedzą, że absolwent naszej szkoły, Dominik Pańka, zajmuje się działalnością w Polsce nielegalną. To w Polsce to jest hazard, gra w brydża. Wygrał kosmiczne pieniądze, kosmiczne, tak? To jest kilka milionów dolarów w turniejach brydżowych. 3 lata temu skończył, póki co zarzucił studia, skończył na licencjacie, wszedł w coś innego, ale świat zawojował, tak? To jest taki odważny człowiek, myślę, i tutaj to świadomość tego, że zdolni powinni być kształceni w taki sposób, żeby nie bać się niczego i odważnie wchodzić w ten świat, no to jest ta rola naszej szkoły, również rola wychowawcza. To mogłabym Pani jakby podpowiedzieć z takiego rozwiązania, które tutaj nie padło w artykule, tak, ale trzeba ich zachęcać, tak. Ja mam pytanie właśnie o losy absolwentów. Nie chcemy tutaj tego wyświadczyć, z tego, że było dobrze, ale... Jeszcze za wcześnie, tak, jeszcze za wcześnie, żeby tutaj liczyć to... Tak. To znaczy tak, my badamy losy absolwentów, a w zasadzie absolwenci mają teraz od niedawna swoje stowarzyszenie, także spotykamy się i z tego, co mi wiadomo, to jest taki pewien schemat, który nasi absolwenci przyjmują po ukończeniu szkoły, czyli gro wędruje na studia do Warszawy, tam SGH kończą, nieliczni wybierają, do tej pory przynajmniej tak było, wybierają uczelnie zagraniczne, ale i takie się zdarzają. I później w zasadzie te drogi są bardzo, bardzo różne, można powiedzieć, ale ogólnie sporo osób kontynuuje jakąś karierę naukową, także to są też osoby, które lubią się po prostu uczyć. Mamy też taką tradycję, że zapraszamy absolwentów właśnie w tym okresie wiosennym. Znajdują czas, żeby przyjechać do naszej szkoły, rozmawiają z maturzystami, z uczniami trzecich klas. Mówią o tym, co im się udało, gdzie pracują, gdzie warto zainwestować na rynku. No, mamy pierwsze doktoraty w szkole nagrodzone, no bo to akurat tak wychodzi z tego cyklu kształcenia. Tak jak Pan powiedział, no, na Noble czekamy. Ja jestem przekonana, że one się pojawią z takim potencjałem, z jakim oni tutaj przychodzą i z tymi inwestycjami, które no, jesteśmy w stanie poczynić we współpracy z uniwersytetem, prawda? Bo tutaj to wsparcie uniwersytetu, możliwość korzystania z biblioteki uniwersyteckiej, zajęcia dedykowane, pracownicy są, kształcenie rozszerzone w zakresie matematyki, tak jak Magda mówiła. Natomiast no my pilotujemy losy absolwentów, nie wszyscy chcą się kontaktować, tak? To z różnych powodów, to jest takie naturalne, nie jesteśmy w stanie przywiązać, ale jest taka silna grupa, która chce do szkoły wracać. To widać szczególnie na przykład w okresie Świąt Bożego Narodzenia, dlatego że ostatni dzień przed świętami od lat w naszej klasie jest objęty taką szczególną celebrą, czyli są jasełka w dwóch grupach, dla gimnazjum, dla liceum. W każdej klasie jest takie klasowe spotkanie wigilijne i wtedy ja, która wychowałam już w tej szkole 3 klasy, w tej chwili jestem wychowawczynią po raz 4, bo wchodziłam w różne cykle wychowawcze, wiem, że na pewno ktoś do mnie przyjdzie. Nie wiem, kto do mnie przyjdzie, ale zawsze ktoś jest, tak, spośród tych uczniów, którzy do szkoły wracają.
Niektórzy naprawdę nadrabiają kilometrów, żeby przyjechać do szkoły i zobaczyć, co się dzieje. Pojawiają się w czasie drzwi otwartych i myślę, że są taką wizytówką tutaj naszej szkoły. Ubolewanie, które słyszymy ciągle, to jest to, że już kończę, że czy zarzut, nawet bym powiedziała, że nie chcą zostawać na UMK, ale to już może pozostawię bez odpowiedzi. Znaczy, mam pytanie i do obu pani, do koleżanki, ale wpierw zacząłbym od zdziwienia, które jest rodzajem krytyki pod waszym adresem. Pokazywałyście panie, iż że problemem dla was są stopnie. Że to jest problem, prawda? Że są stopnie. No to dlaczego ich nie zlikwidujecie? Dlatego, że działamy w systemie edukacji, nie możemy zlikwidować stopni. W systemie edukacji macie obowiązek podstawić stopnie dwa razy w roku szkolnym. I takie stopnie stawiamy. W trakcie semestru nie. I powiem szczerze, że różnie to bywa, dlatego że może nie oceniamy w pełni różnicująco, ale staramy się i na pewno elementy oceniania różnicającego wprowadzamy. Z drugiej strony wyrabiamy też w naszych uczniach takie poczucie, że oni po skończeniu naszej szkoły, która jest jak gdyby takim, Edyta powiedziała, basenem, ja bym powiedziała, może użyła takiego określenia, że jest to taka szklarnia troszeczkę dla nich, przyzwyczajamy ich do tego, że wejdą w normalne środowisko, wejdą w normalne otoczenie i tam będą oceniani niejednokrotnie bardzo krytycznie. Dlatego. Natomiast jeszcze... ja może powiem inaczej, przepraszam pana. Powiem tak, przypominam, że ja jestem nauczycielką języka polskiego, Magda jest nauczycielką języka angielskiego. Patrzyłyśmy na to, co mówiła Beata i widziałyśmy kilka elementów w kilku miejscach naszego dyrektora. Myślę, że gdyby on tu był, lepiej by panu na to pytanie odpowiedział. Proszę nas nie stawiać w trudnej sytuacji. Naprawdę, kształcenie ucznia zdolnego stawia wymagania przed nauczycielami do pokonania i nie do pokonania w różnych aspektach. Tak? Dziękuję. Natomiast ja nawiązałem dlatego, że wskazałyście panie, iż uczniowie uczą się dla stopni. Ale to jest tylko początek. Czy mogę skończyć? Uważam, że nie ma nic gorszego w szkole, a zwłaszcza w szkole pracującej ze zdolnymi uczniami, że oni się nie uczą dla wiedzy, tylko dla stopni. I dlatego uważam, że to jest moim zdaniem jakiś rodzaj zarzutu. A teraz pytanie i do pań, i do kolegi. Mianowicie, czy wśród tych uczniów zdolnych, to jest społeczność uczniów zdolnych, nie ma aspektów rywalizacji, a nawet zazdrości o wyniki, o sukcesy, czyli inaczej mówiąc, czy nie pojawiają się tam takie mechanizmy relacji społecznych, które są trudne, a może nawet groźne. I teraz nawiążę do pana, bo pan mówił, że ma pan i uczniów zdolnych i no, powiedziałbym i uzdolnionych inaczej. I ja jestem SOR-owcem we Wrocławiu i mam 10 gimnazjów i w tych gimnazjach wszystkich mam ten sam problem. Uczniowie zdolni w tych gimnazjach są dyskryminowani przez resztę uczniów. I to jest pewien problem też, z którym ja się nie mogę za bardzo uporać. Czyli mamy tutaj jakieś dwa aspekty. Sami uczniowie zdolni, jak tam jest? I teraz co pan robi, jeśli ma pan taką sytuację, że jest to wręcz dyskryminowanie to może za mocno. Ale są poddawani presji, żeby nie wychylali się za bardzo do przodu klasy, bo zawyżają wymagania i to jest na przykład niemiłe, specjalnie źle odpowiadają, żeby nie dostać szóstki, prawda, i tak dalej, i tym podobne. Mamy, to też się wiąże niestety ze stopniami. Ja może po pierwsze ustosunkuję się do tych ocen. Chciałam zauważyć, że tak jak to w prezentacji się pojawiło i na slajdach, uczenie się dla ocen to jest głównie pierwsza i druga klasa gimnazjum. Czyli dzieci, które przychodzą do nas po szkole podstawowej, w której nie były w swoim środowisku sobie podobnych i w zasadzie zawsze miały bardzo dobre oceny i dla nich, jak gdyby i dla rodziców, jest to takie przyzwyczajenie. I przychodzą do nas do szkoły i my musimy mieć czas na to, żeby z tym problemem się zmierzyć. I dlatego od klasy trzeciej gimnazjum obserwujemy już zmianę tych postaw. I tutaj ten problem, że tak powiem, walki, czy jakby poczucia zagrożenia oceną słabszą, z tym problemem jak gdyby już przestajemy, że tak powiem, się mierzyć.
częściej, i dlatego trwa to aż 2 lata, jest to problem może nie tyle uczniów, co problem rodziców, którzy są cały czas przyzwyczajeni, i o tym rozmawiałyśmy w czasie jednej z rozmów kuluarowych, że właśnie nawet w klasach przedszkolnych dzieci są, prócz oceny opisowej, nauczyciele są zobowiązani pod wpływem właśnie presji rodziców na zaznaczanie także przy opisie, jest to ocena, nie wiem, 4, 5 czy 6. Zgadza się, ale niestety z takim stereotypem... Powinny być poddane represjom administracyjnym. Zgadzam się. Prawo oświatowe. Zgadzam się, że łamią prawo oświatowe, niemniej jednak takie praktyki są. I my nie jesteśmy szkołą na bezludnej wyspie, a żyjemy w takim, a nie innym otoczeniu. I musimy z tym problemem się zmierzyć. Tak, ciągle mówicie mi Pani o tym, co Wy robicie, natomiast chodziło o to, że powiedziałyście, że oni się uczą dla stopni, czyli bardziej nie oni. W pierwszej i drugiej klasie gimnazjum, dlatego że są do tego przyzwyczajeni, tak? Co z tym czynimy? Ja myślę, że powrót też do tego końcowych, a może nawet nie końcowych lat, ale poziomu szkoły podstawowej, czyli jakby uświadamiania, bo to jest, ja uważam, tu ma Pan rację, dla mnie to jest osobiście do mnie spełniające tragedia, ale że jest takie przekonanie na początku gimnazjum, czyli skądinąd wieku. No już takie powiedzmy sobie, gdzie decydują się już te role, że tak naprawdę to uczy się dla stopnia, prawda? Ja to jest, nie ma nic bardziej mylnego, prawda, i błędnego. I później jakby przestawienie, bo mnie ten moment też interesuje, bo mówicie Panie, że jakby naturalnie przechodzicie w kolejnym etapie do tego przejścia, że nie uczy się dla stopni. Czy to jest, jak się to, że tak powiem, mentalnie odbywa, to znaczy w sensie zrozumienia przez nich. Jakby co się, co tak naprawdę, oni po prostu są, obserwują siebie nawzajem, tak? I widzą, że w momencie, kiedy ja o czymś mówię, w sensie uczeń, Jasiu na przykład wypowiada się na jakiś temat, jego wiedza wykracza poza to, co się dzieje w szkole. Jego umiejętności, jego sposób myślenia jest inny. I to wzbudza w pozostałej grupie, wow, ale on fajnie myśli, ale on ma fajny umysł, jak on do tego doszedł. I w tym momencie uczniowie dochodzą do wniosku i sami widzą, że to, że on ma jakieś tam oceny, wynika z tego, że po prostu on jest inny. On, jego umysł pracuje inaczej i to jest to, co fascynuje. I powiem szczerze, w naszej szkole mamy takie poczucie, że no, nauczyciel też jest w takiej sytuacji, że jest w zasadzie cały czas, uczniowie oczekują od niego tego wow. Ja mówię, że ja jestem testowana w cudzysłowie przez moich uczniów, nawet w momencie takim, kiedy ktoś opowiada dowcip, tak? Bo oni patrzą, czy ja zrozumiałam, czy ja nie zrozumiałam, jak ja reaguję. Bardzo sprawnie wyczuwają, czy nasza wiedza jest pozorna, czy my mamy znajomość tematu rzeczywiście, czy ja dzisiaj mam troszeczkę słabszą formę i dlatego może nie w tym tempie odpowiadam na pytanie, może się zastanowię dłużej, może, że tak powiem, udzielę, poproszę o zadanie tego pytania jutro, czy wrócę do tego pytania, do odpowiedzi na pytanie w innym terminie. Także oni bardzo szybciutko wyczuwają i pojawia się właśnie ten element takiej fascynacji. I nawet mówią o tym, jak pytałam, w jaki sposób nauczyciele diagnozują Was, diagnozują Wasze zdolności, Wasze talenty, to właśnie jedną z odpowiedzi najczęściej pojawiającą się było to, że obserwują w czasie lekcji, patrzą, w jaki sposób rozwiązujemy problemy, słuchają przede wszystkim, jakie pytania stawiają sobie nawzajem uczniowie. I uczniowie, tak samo jak nauczyciele, też obserwują się nawzajem. I później są w takiej sytuacji, że jeżeli ktoś widzi, że no tutaj jak gdyby nie spełnia tych kryteriów, czy jak gdyby troszeczkę odstaje w tym względzie od grupy, to rodzi jego wewnętrzne takie poczucie, jestem gorszy, i może uczeń się także zamknąć w takiej sytuacji. Więc to też jest rolą nauczyciela, żeby pokazać, że nie każdy w każdej dziedzinie musi być najlepszy i że są takie dziedziny, w których jeden będzie błyszczał, a w innych dziedzinach ktoś inny będzie lepszy. Tak? I po prostu fakt, taka umiejętność zaakceptowania tego, że są ludzie, którzy są różni, jeden jest lepszy w tym, drugi jest lepszy w tamtym, ale wszyscy razem poszukujemy tego, w czym jesteśmy sami w sobie najlepsi. Ślicznie powiedziane, ale nie mam do końca przekonania. Panie, znaczy ja cały czas jakby notuję ten moment tego księcia, bo Panie jakby na poziomie
zatrudniczym cudownej różni okazuje się, że jednak nie myślą o stopniach, tylko już zaczynają, jak może nie zaczynają, ale przechodzą do tego. W ogóle jakby dla mnie założenie pracy na początku gimnazjum w połączeniu ze stopniem jest do końca też dobrym jakby kierunkiem. To jest jedno, ale jeszcze chciałem zapytać o jedno, skoro dyrektor i jego odwaga i jego wytłumaczenie jakby tutaj był w kontekście rezygnacji ze stopni, chciałem zapytać Pani jako nauczyciel, prawda, czy jak wygląda ta rzeczywistość codzienna, bo mnie to interesuje. Uczniowie w jednej klasie, uczniowie, co jest innowacyjnego, co jest takiego fajnego, przepraszam za określenie, w tej klasie, czy w sposobie prowadzenia tych zajęć, że możecie Pani to pokazać jako coś, co jest szczególnego po prostu. Powiem Panu tak, że ostatnio mnie też uczniowie zaskoczyli, zresztą to taka codzienność, prawda? Ja już wiem, że jakiś haczyk albo zaskoczenie będzie. To na przykład zmieniło moją osobowość o tyle, że nie boję się przyznawania do błędów albo do niewiedzy, tak? Bo nie mogę grać, muszę po prostu być z nimi szczera i wtedy oni wiedzą, że też mogą do mnie przyjść z różnymi problemami, tak? Myślę, że to jest taki kredyt zaufania, który sobie dajemy. I zaskoczyli mnie tak. Rozmawiamy, to są licealiści, pierwsza klasa liceum, mówią do mnie, czy pani czytała ostatni artykuł z panią minister edukacji? Ja mówię, a czytałam właśnie, ale co zwróciliście uwagę, już wiedziałam, w czym rzecz. No to widzi pani, co się dzieje tutaj. Nowy minister, nowe porządki, a te porządki są u nas od lat. Bo ten artykuł, nie wiem, czy Państwo wiedzą, był zatytułowany Ustawcie ławki w podkowę, tak? Ławki w podkowę to ja mam odkąd pracuję w tej szkole, więc dla nich to było, mówią, standard. Gdyby kiedyś się Pani pofatygowała, to by wiedziała, że to już jest i faktycznie się sprawdza, bo my lubimy, tak? System rządowy wprowadzamy na klasówki, no bo wiadomo, wszędzie na klasówkach czyha jakaś pokusa, prawda? Więc to jest to, co ja mogę potwierdzić, jako rzecz, która faktycznie działa i która jest przez uczniów ceniona i dziwią się, że dopiero niektórzy teraz na tym szczeblu dochodzą do tego, że jest to dobre i że po prostu działa. Natomiast może nie będziemy już mówić z Magdą, bo dużo powiedziałyśmy. Przygotowałyśmy też tekst tutaj, bo wystąpienie było tylko 45 minut i ten tekst trochę nam się rozrósł, więc gdybyśmy chciały wszystko powiedzieć, no bo Państwo to nam pozasypiali, pewnie trzeba było w jakiś ekspres skałą przyciągnąć, no bo ile można, prawda? Nawet jeśli o uczniu zdolnym. I postanowiłyśmy wykorzystać słowa uczniów, bo tu powoływałyśmy się na tomiki absolwenckie. W tych tomikach znajdą Państwo różne rzeczy, one są dostępne, nawet, no nie wiem, tam 300-400 egzemplarzy, to już jest taki nakład dość pokaźny, wysyłamy je do różnych instytucji również. I absolwenci z 2011 roku napisali tak, żegnając się z naszą szkołą. Trudno było wymienić wszystko, co zawdzięczamy tej szkole, którą rozpoczęliśmy będąc właściwie dziećmi, a kończymy jako ludzie dorośli. Tutaj klarowały się nasze poglądy, dążenia, oczekiwania. Zawiązywały się przyjaźnie i rozwijały charaktery. W ciągu naszej edukacji dojrzeliśmy i tak wiele nauczyliśmy, a obszerna wiedza ze szkolnych przedmiotów jest tylko małą częścią tego, co wyniesiemy z Gila. Tak? To było bez recenzji napisać. Bez recenzji, bez wpływu. Także... Przyszłam do tego... na ten temat, o uczniach zdolnych przede wszystkim, bo zadaję sobie często pytanie, że gdzie jest tu równość i co to znaczy uczeń zdolny? Czy to nie jest człowiek taki jak wszyscy my dookoła, że wśród nas są bardziej zdolni, mniej? Dziwicie się na przykład, że inaczej są traktowani w szkole, a kto sobie zadał pytanie, jak te dzieci traktują inne dzieci, w jaki sposób? Mam niejednokrotnie, spotykam dorosłych bardzo uzdolnionych, którzy bardzo cynicznie podchodzą, no nie powiem, czy do mnie, czy do kogokolwiek innego, ale to już ich jest cecha, to niekoniecznie zdolny człowiek może mieć też takie cechy, tak? Ale nie podoba mi się to, że się lansuje zdolnych, no bo są dwa kryteria, albo tych bardzo nieszczęśliwych, albo tych zdolnych. Coś jest tutaj nie tak. Dziwimy się, że to są nadludzie,
mają dwa serca, dwa umysły. Ja wiem, że wy macie swoją ideę, tylko wielokrotnie spotykam się z takim dziwnym jakby spojrzeniem zdolne. Dlaczego nie próbujemy, bo ja miałam w przedszkolu badania dzieci uzdolnionych. I to jest najstraszniejsze w tym wszystkim, że albo tych najsłabszych, albo najzdolniejszych, a nie próbujemy, żeby wszystkie dzieci miały tą szansę. Każdy z nas chce być chwalony, nigdy goniony. I robienie takich hierarchii niejednokrotnie jest w błędzie. Chyba trzeba wejść w kierunku, żeby innym pomóc. I byłam na poprzednich zajęciach z panem, prawda? Że każdy umysł jest na tyle silny i zdolny. Pan też był z nami, pana Szurka? Nie było. I on pokazał nam, że w parę minut mogliśmy się nauczyć czegoś, co nie mogliśmy zrobić przed tym ćwiczeniem. I raczej byłabym już po tym poprzednim wykładzie skłonna do tego, żeby pozwolić wszystkim na te zdolności. I skończą się mimozy właśnie pomiędzy zdolnym i niezdolnym uczniem. I tak jak nie umieliśmy 15 słówek zapamiętać w kilka sekund, po tym ćwiczeniu, które nam pokazał, potrafiliśmy wszyscy, byliśmy na równi. I myślę, że nie mam nic przeciwko kształceniu dzieci zdolnych. Jestem jak najbardziej, żeby pomagać tym, które chcą więcej. Ale chyba nie tędy droga. Ja uważam, że równość, tak jak w szkole fińskiej, jest chyba słuszna. I jeszcze do tego oceniania. Jeżeli chodzi na przykład o ocenianie, to tylko mam pytanie. Dzieci nie oceniały się, ci uczniowie nie oceniali się sami. U mnie w przedszkolu dzieci na każdym etapie oceniają się sami. Ale robią to po prostu poprzez sposób wizualizacyjny i my w ogóle nie dyskutujemy. To jest tylko moment refleksji nad tym. Dlatego jeżeli chodzi o oceny, to już w ogóle mam własne spostrzeżenia i przygotowujemy właśnie na tym etapie najmłodszym niedocenionym aktywnych. Dlatego dla mnie to interesowało mnie, dlatego że dziecko zdolne, o którym mówicie, możemy już wyłaniać, tak? Ale dlaczego nie wszystkie miało być zdolne? Ja przepraszam, chciałbym tylko jedną rzecz zaznaczyć, że postarajmy się o precyzyjne odpowiedzi i pytania, ponieważ zostało nam 15 minut, pół godziny i ja muszę też o parytety dbać. Zawsze są też pytania na pewno do pani, więc krótka odpowiedź i przechodzimy albo od razu. Pani, czy można pani dyrektor? Ja jeszcze nie Tak, od razu to zachęcamy, bo... Teraz pani dyrektor czekam i nie włączam się. Wspominała pani o tym demokratycznym, w moim pojęciu, jakby nie do końca realnym prowadzeniu. Mówię w 100% demokratycznym, bo to są jakby pewne decyzje takie, które naprawdę jest jakby inny motyw. Natomiast czy wspominała pani o zespołach zadaniowych, o włączaniu powiedzmy postarania nowych jakichś tam międzygranicznych jednostek naleconych od tego, czy jakieś inne narzędzia wykorzystuje pani właśnie w celu jakby prowadzenia tego demokratycznego zarządzania? Nie rozumiem, co to znaczy inne narzędzia. Oprócz zespołów zadaniowych. No to jakby cały, tak wydaje mi się, że to jest właśnie to, że zmieniają się ci liderzy, tak? Że czasami są to liderzy zespołów zadaniowych, ale jeżeli jest jakaś potrzeba innego zespołu, to jest ktoś inny. Jest na przykład problem, to zbieramy się zespół wychowawców, zbieramy się i rozmawiamy wspólnie i dyskutujemy, przegadujemy. Mówiłam też o tym pomyśle wspólnego przydzielania nagród, czyli też takie cedowanie, delegowanie uprawnień. Tak to widzę, tak? Czy jeżeli na przykład została powołana rada szkoły, no to już nie ja, tylko oni decydują o tym, który uczeń na podstawie wniosku, który przeczytali, on został przyznany. Ja celowo zadaję to pytanie z tego względu, że ja u siebie wprowadziłem taki element nowy, jeśli chodzi o zarządzanie, mianowicie włączenie, wykorzystanie e-nauczania, czyli platformy, kierunku zarządzania, czyli wykorzystanie tego w ten sposób, gdzie ja tworzę coś na kształt nowych lekcji, korzystając z tego portalu, z platformy. I do tego dokładam ankietę, czyli jakby sposób informacji zwrotną, którą otrzymuję bardzo szybko i do której mają wgląd jakby inni nauczyciele. Bardzo usprawnia to później prowadzenie rad pedagogicznych.
na dzisiaj nie. Nie mam takiej platformy, ale też nie wszystko. No i tak, i można to ułatwiać. Są różne interpretacje w związku człowiek TI. Ja mam pytanie do pani. Dlaczego jest tak trudno być dyrektorem demokratycznym? Z czego musiała pani zrezygnować jako człowiek, który obejmuje stanowisko dyrektora, ma świadomości dyrektorów z przeszłości i chce być innym dyrektorem? Z czego musiała pani zrezygnować? Powiem tak, że zresztą tak jak mówiłam, uczyłam się i to, co jest teraz, to, co dzisiaj i jakie jest dzisiaj moje patrzenie na to, to znaczy może niezupełne, ono jest inne. Nie powiedziałam w tej swojej prezentacji, być może zapomniałam o tych zagrożeniach. No ja musiałam zrezygnować na przykład z takiego, musiałam przyjąć takie zagrożenie i przyjmuję takie zagrożenie, że pojawia się więcej jakichś pomysłów i teraz mój pomysł może być może dobry, ale on jest niestety przegłosowany przez ten ogół nauczycieli, czyli którzy mają... Czyli z lepszego pomysłu musiałam rezygnować na gorsze. Może, to jest takie zagrożenie, tak, że ja muszę wtedy się z tym, no bo skoro dałam ludziom tą wolność decydowania, to muszę się liczyć z tym, że niestety no, oni przegłosują mnie. Ja mam pomysł na przykład na to, żeby były lekcje obserwowane i żeby nauczyciele chodzili do siebie i nie podjęli tego od razu. Bo musiałam to ileś czasu też nad tym pracować, otworzyć drzwi do własnej klasy, tak? Zapraszać. To jest właśnie takie zagrożenie. Kolejne takie zagrożenie to jest też trochę taki, może spowodować też taki chaos, bo wiecie, no są różne pomysły, różne rozwiązania i teraz wybrać ten najbardziej trafiony, tak? Najbardziej trafione rozwiązanie, które po drodze gdzieś tam nie spowoduje większej krzywdy. No myślę, że to też jest rezygnacja czy przy takie też przygotowanie się na to, że no, trzeba coś zostawić w czasie, trzeba wrócić za jakiś czas do tego. No też rezygnacja, że nie wszystko, co powiem, jest, musi być światłe i takie objawione, nawet tak? Jak jest. Nawet jak jest, to nie jest to prawda objawiona. Właśnie jakie jest też ryzyko, że nawet przy zmianie właśnie lidera demokracja nie zamieni się w dyktaturę większości? No ja pytam, ja to powiem. Tak, jest duże ryzyko. Jest duże ryzyko, szczególnie jeśli nie przygotuje się następcy na przykład i do takiego silnego następcy z taką osobowością. To jest niestety też to zagrożenie, że tak może być. A czy nie uważasz, że demokracji, tej takiej już osadzonej, bo ja widzę pewne elementy, pozwolę sobie na taką konkluzję, właśnie dyktatury większości, rzeczy są przegłosowywane, a nie powstają w sposób demokratyczny, czyli taki, który uwzględnia przede wszystkim silnie mniejszości, każdy pomysł, a nie, czy jest kompromisem, docieraniem się w tym procesie, kompensowaniem, a nie czystym tylko podnoszeniem ręki. Czyli liderzy też narzucają, prawda, swoją wolę tak, niejako. Liderzy narzucają i to jest też tak, że no właśnie, to jest w drodze dyskusji, ale też takiego zatrzymywania się i ja miałam takie wątpliwości po drodze i to nie jest tak, że, no mówię, nie jest to prawda objawiona, że zawsze i będzie to demokratyczne zarządzanie jest proste i łatwe. Dochodzenie do kompromisów i ustalanie jakiegoś kompromisu, a dochodzenie do tego to dosyć trudne zadanie. I ja zdaję też sobie z tego sprawę, dlatego mówię o tej pasji i dlatego też mówię o tym, że no
że to się zmienia, że to nie jest tak zawsze, ale też jakby jeśli, bo to jest też tak, że w trakcie tego mojego zarządzania, czy w trakcie tych moich kadencji kolejnych, były momenty takiego wycofania się również. I były momenty też takiej rezygnacji, właśnie wtedy, kiedy okazało się, że jednak jest dyktatura większości nad mniejszością. Ale to jest też uczenie i to też jest moja rola ciągle takiego wpływania i zarządzania tym, tak, że jeśli mamy coś zrobić na tak, jeśli mamy coś, to, no to czasami muszę się wtrącić po prostu, tak, żeby jednak ta większość nie dyktowała i nie niszczyła tej mniejszości i pomysłów. Taki. Tak, tak, dyrektor. Tak, 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 tak. Podoba mi się. Czyli ja rozumiem, że ta forma neurologicznego zarządzania wpływa na jakość uczenia. Tak, tak. Jakoś, nie wiem, jak to zauważyłaś, już jak szybko. To nie, to poszło, to trwa. I w zeszłym roku mamy wyniki na egzaminach na przykład, drugie w mieście, ale jedno z wyższych, o jedną tą staninę jesteśmy wyżej. Mamy też więcej jakby takich działań nowych, innych, takich innowatorskich na lekcjach, chociażby wprowadzanie OK-a. Chociażby inaczej próbujemy bardzo powoli, to nie jest tak. Właśnie też ta zmiana, którą, no bo dyrektor zarządzający demokratycznie musi się też liczyć z tym, że ciągle tą zmianę jakoś tak projektuje, tak, że coś chcemy że chce coś zmienić, jakoś to zarządzić również, to zarządzać tą zmianą, to jest, to trwa w czasie i to też jakby uczulam na to, że nie można sobie dać, że jedna kadencja i to się uda. I też to nie jest znowu też tak, że doszliśmy i już jesteśmy usatysfakcjonowani i po prostu już nic więcej nie można zrobić. I to taka jest też sinusoida, raz jest w górze, raz jest w dół, badamy to. Pracujemy też właśnie na podstawie konkretnych badań, jak nam to wychodzi. Ale myślę, że też ta ciągła dyskusja jest potrzebna i ważna, czasami za żart. Ja mam jeszcze jedno pytanie, będzie mi potrzebne. Tak, wewnętrzne badania, no plus te egzaminy zewnętrzne, sprawdziany, wyniki sprawdzianów zewnętrznych, które są z każdym, no jeszcze teraz jest... Jakieś narzędzia do tego? No akurat sami opracowujemy, ale też to, co dostajemy z OKE po sprawdzianach zewnętrznych, to, czego się nauczyliśmy właśnie w pracy w programie SUS, to jest też takie korzystanie z innych narzędzi, zaglądanie. Nauczyciele sami wypracowują metody. My mieliśmy też taką fajną możliwość uczenia się w SUS-ie właśnie, jak tworzyć takie badania, jak tworzyć takie narzędzia, jak się pochylić nad tymi już wynikami konkretnymi. Ale to cały czas trzeba przypominać, przychodzą nowi ludzie, młodzi też, wiecie, to też nie jest tak, że... Chociaż jest taka stała grupa nauczycieli, która ze mną weszła w ten program i jakby jest to takie połączenie, no bo to się mocno łączy. Ja jeszcze jedno do Ciebie pytanie, pytanie do Beaty, bo będzie potrzebne do rozmowy ze Stefanem na pewno. Była taka rzecz, stwierdzenie, że jest delegacja. Tak. I jest odpowiedzialność. Jak to jest operacyjnie, prawnie umocowana ta odpowiedzialność nauczycieli? No bo to zostało zapisane, tak? Tak się robiło na prezentacji, więc rozumiem, tak, że... Tak, oczywiście. Prawnie nie jest to zapisane. Czyli jak to jest odpowiedzialność? To wiesz, odpowiada, jeśli grupa jest nauczycieli, pracująca w zespole, mająca lidera i ten lider przedstawia i prezentuje, on jest odpowiedzialny też przede mną, przed dyrektorem, czy rzeczywiście spotkania były, czy co zostało wypracowane na tych spotkaniach i też widać, w jaki sposób dany zespół pracował też w ciągu roku, bo na koniec ten zespół, który właśnie pracował odpowiedzialnie i robił to odpowiedzialnie, to ma bardzo konkretne wyniki i bardzo konkretne wnioski, które są wykorzystywane do następnego tam kroku, tak? Nie jest to w żaden sposób umocowane prawnie. Ci liderzy się zmieniają, tak jak powiedziałam, bo to w zależności i bardzo też różnie to wygląda.
Bo czasami jest tak, że po prostu ten zespół, i stąd później jest rola dyrektora, żeby on wszedł w ten zespół i pomógł, i też nadzorował, i zapytał się, co zrobili, co się zadziało. To też tak trochę, no właśnie, to jest to, że samodyscyplina nauczycieli to jest takie zagrożenie. Nie wszyscy mają taką samą dyscyplinę i dlatego potrzebna jest moja osoba czy wicedyrektora, który wejdzie w tą grupę, żeby ewentualnie wskazać, pomóc, doradzić, nawet na tej zasadzie, tak? No to ja już go poprosił, bo już mamy naprawdę 2-3 minuty, aby Państwo powiedzieli tak po jednym zdaniu, co zabieracie dla siebie z tej sesji. Nie jest to obligatoryjne, aczkolwiek byłoby na pewno miłe widziane też jako informacja dla prowadzących. To jeżeli nie chcą Państwo się tak ekshibicjonować, to chyba możemy kończyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pytanie. Wątpliwości. A nie dałam? Dałam. Puściłam to w ten.